ucieka, jak właśnie się tak. Bo jak nie odpadnie na ten... Ej, Bugi. No? Ty to uważaj na to, co rejestruje twój mikrofon. Ja już jestem. O. A Bugi musi uważać to, co jego mikrofon będzie rejestrować. Live dopiero o tej godzinie. O. Nie ma czasu. No tak. No, tak damy 24 godziny od zakończenia służby. No. No to moi kochani, czy jesteście gotowi na live'a z OMC2, z mapy firmowej, z pierwszym podejściem do firmy MPK OMC2? Jeżeli jesteście gotowi, no to zaczynamy. Dobra, ja sobie tylko wyłączę kamerkę, tą środkową. A, tylko wiecie co? W trakcie transmisji jakbym mógł, żebyście sobie słyszeli, wiecie o co chodzi, żebyście sobie tam ściszyli, dobra? Wiecie o co chodzi? Żeby ja pogłosu nie miał. Bo to takie jest średnio komfortowe się słyszeć podwójne. Dobra, czekajcie jeszcze tylko właśnie. Ja tu muszę jeszcze względem czatu. W YouTubie jeszcze tutaj muszę... ustawić moment. Jak ja nie lubię Windowsa 11. No a ja jebaskę mam na tym laptopie akurat. O, nie, bo mi się ścina. Akurat u mnie to właśnie fajnie działa. Tak, nie, ja widzę. Ja zaraz tam będę czat ogarniał, ja widzę. Dobra, kochani, to tak, czekajcie, ja jeszcze już można powiedzieć, że wszystko jest ok, tam podpięte jest. Tam sobie widzicie, no jakby było potem ciemniej czy coś, to ja tutaj włączę sobie oświetlenie, żeby to było lepiej widać. Na razie jest to w tej chwili tak, jak wygląda. Dobra. Okej. Okay. No to kochani, dobra, zanim spauzujemy jeszcze raz, witam gorąco serdecznie na live'ie z OMC2. A dzisiaj, kochani, pierwsze podejście do firmy MPK i gorąco serdecznie witam wiceszefa Sergiusza. Dzień dobry. Witam serdecznie specjalistę od zepsutych autobusów, czyli Filarkonika Mechanika. Oraz kierowcę, który jest również tutaj kierowcą V firmy właśnie MPK OMC2, czyli Jakuba. Witam, witam. No, super, to uroczyste przywitanie jest. Wszyscy wiemy, kto jest kto. Sergiusz to oczywiście wiceszef, Filarkonik mechanik, Jakub kierowca. Także no, dobra, no to ja już sobie tutaj odpauzowuję grę. Czas sobie zaraz ustawimy, screena pierwszego też się zrobi. Mówię, kolega z tyłu tutaj stoi, nie wiem, który to jest was, ale tutaj stoi. 178, widzicie go tam z tyłu? Też on tam jest, nie? Jakiś ktoś tam kolega stoi, nie? Ale dobra, okej. Okay. Także no, wracamy na czat. Filip, mechanik, siemaneczko, mechanik MK Sport News, siema Bartoszewski, siema. Dobra, mam nadzieję, że ten wygląd mi tutaj będzie się zmieniał czy coś, jak ja będę się pisać, będzie mi to tu przelatywało. Dobra. No
sprawdzi właśnie, kurczę, nie? No bo tak patrzę na drugim tym, czy jak coś napiszesz, czy ja to widzę, nie? Powinien lecieć, kurde, na komple... Gdyby na telefonie jak miałem ten wyzwany podgląd, to leciało mi to. Już napisałem. Kurczę, coś tego nie widzę, a dziwne. Czy to się teraz nie... Czy to się teraz zrobiło... Nie wiem, między live'em a Discordem jest lekki też obsługa czasowa. Wiem, dlatego się pytałem wczoraj was, na ile ustawić OBS-a w studio. Mówiliście tam na 1600 ustaw, a ja miałem wcześniej 2,5. Ja się na OBS-ie nic nie znam. Czekaj, ja sobie odświeżyłem. Wczoraj mówiłem, żebyś na maksymalnie 1600. Ile? 1600? To jest maksymalnie. To jest ustawione. To jest ustawione 1600. Ty, ale wiecie co, czekajcie. Filip albo Sergiusz, ale ja nie widzę waszego komentarza. On admina widzę mojego. Cześć pasażer, siema. Ale komentarza nie widzę Filipa. To jest. Jak to tak możliwe? Coś mi tu nie pasuje. Dziwne, dziwne. Lecie to teraz bez nie widzicie? Tak, jest. Czekajcie, bo coś mi muszę tu sprawdzić. Zaraz zobaczę, kurde, w ustawieniach tutaj. Ustawienia w sensie YouTube'owych, bo coś mi tu nie pasuje. A jesteście subskrybującymi od iluś tam minut, czy jak to tam jest? Bo może dlatego też to nie widać. Ale tam musi być dużo na tym koncie coś nie miałem. Może też dlatego nie wyświetla. O dobra, teraz widzę. A, czyli teoretycznie widać jak piszecie. No to dobra. Okej. Okay. No to czyli jak widać to super. Okej. Okay. Serman, czyli Sergiusz, tak? Tak. Dobra. Okej. Okay. Dobra, tego screena zaraz robimy. Czekamy sobie jeszcze na spóźniacki do autobusu, którzy by to wchodzić. Nie wiem skąd czemu tam te opóźnienia znowu są, no muszę właśnie to sprawdzić, kurde. Na jakimś poradniku czy coś. Coś tam są opóźnienia, ale zbytnio dużego nie ma. Co? Na ten wóz polecam uważać. Czemu? Tak a propos? To jest mój wóz. To jest mój. Ja nim najczęściej jeżdżę. Aha, dobrze. Nie bój się. Postaram ci się go nie roztrzaskać. Nie no, tak praktycznie mówiąc, wiecie co, my sobie tak sobie żartujemy, żeby ten atmosferę taką wesołą wprowadzić. My tak sobie żartujemy. Oczywiście od razu moje to kolizje wyłączone mam, ale będę starał się zachować realnie, czyli no, będę hamował, kiedy będzie trzeba. Wiadomo. Ale kolizję to wyłączałem względem optymalizacji streama i OMSI, żeby... Wiadomo, nie? Także wyłączyłem tutaj. Teraz sobie tego screena machniemy, jak to tutaj stoimy. Stare w ogóle szefostwo, wiceszef i mechaniku, no że tak trochę krzywo tutaj stoję, ale myślę, że aż tak źle nie, no aż tragedii nie ma. Szkoda, że się dawno na Kierze nie jechało. Co? Inaczej się tego autobusu objechać nie dało, tego Solarisa. A czy no, ja bym mógł jeszcze raz tam kurde objechać, nie? Ale no, ludzie wsiedli. Na przykład ci co mieli wsiąść, wsiedli i nikt tam nie narzekał. Dobra.
Dobra. No to co? No to może coś względem firmowym odpowie nam tutaj na przykład wiceszefie, od ciebie zaczynamy. Dlaczego powstał pomysł na założenie firmy, no i tak dalej, dołóż coś od ciebie. Chciałbym narzucić, że założycieli firmy jest dwóch i jest to nasz szef oraz ja. No to tutaj pałeczkę w koni nogi. Dobra, rozumiem. Na pewno to on musi być. Narodził się 3 lata temu podczas całej tej afery kursowej. Byliśmy w firmie, która zajmowała się już... Wirtualna firma była. Byłem tam ja oraz Dawid. Dawid dostał od szefa tamtej firmy pałeczkę, żeby... opiekował się, główny szef był na przerwie, bo nie miał, po prostu nie mógł szefować. Tak poczekajcie, tak wracając z tego, pasażer, nie słychać go, 4 razy głośniej, ja wiem, tylko kolega ma trochę słabszy mikrofon, dlatego go tak jednego słabo słuchać, to ja wiem. Mysz oczywiście to przed live'owo na maksa, Lerina. Na maksa tutaj. Staraliśmy się my tutaj właśnie ustawić tutaj ten, ale no bardziej się nie da, po prostu jest już na maksa, bardziej się nie da. No więc pomysł narodził się po tym, jak szef aktualny został zwolniony z poprzedniej firmy, tak po prostu bez niczego. A jako, że miałem z nim bardzo dobry kontakt, to postanowiliśmy założyć swoją firmę i tak od 3 lat działam. Aha. A kiedy ogólnie powstaliście, czy coś oczywiście ludzi macie, kochani, w opisie, ale również coś na ten temat może nam opowiedzieć mechanik na przykład dla odmiany? 3 lata temu w grudniu przed Bożym Narodzeniem powstaliśmy jako firmy. No, chyba nic więcej do opowiadania. Zaczynaliśmy od OMSI oraz Proton Bus, ale teraz jesteśmy tylko na OMSI. Rozumiem. Obrał. Jestem już, przepraszam. Dobrze, spoko. Następny przystanek Kacińskiego. No tu w przyszłościowych live'ach no chłopaki na pewno tam kiedyś, no jak ktoś mówi technicznie, może sprzęt tam jakiś troszeczkę lepszy ogarną, w sensie, żeby lepiej było usłychać. Czekaj, a co mi się tam w tym OBS-ie stało? Halo? Aha, dobra, ja już wiem, co mi się stanęło, czekaj ta, bo coś mi się tutaj zrobiło, coś nie miało, co nie miało. Czekajcie, ja muszę sobie to wyłączyć, bo nie wiem, skrót klawiszowy ustawiłem, ale muszę jednak ten skrót wyłączyć. Tylko mówię, coś mi się tu przełączyło. No to muszę wyłączyć. Nie tu, czekajcie, zaraz będzie podgląd z powrotem. Się tutaj... Kurczę, ale czy ja to teraz mogę usunąć w trakcie? A mogę, dobra. Zastosuj, ok. Dobra. Ogarnięte. Znaczy, no ja akurat go tam słyszę, ale którego nie słuchać tego? Mechanika czy wiceszefa? W tym tygodniu, Bartoszewski, kiedy planujesz live'a Construction Simulator?
czyli zbudowania maszyny z maszyny i tak dalej. No w tym tygodniu na pewno. Będę się do ciebie odzywał. Znaczy do ciebie i nie tylko. Na serki ludzie tak moim słowem, które dziennik nie będzie głosu na Maxa dawać, powinni się przygotować od rana i to porządnie. Znaczy no wiesz, no bo to też chodzi o względem technicznym, no nikt nie wiedział jaki kto ma tam mikrofon czy coś, także wiesz. Nie wiem jak się przygotować też, bo no, znaczy też niektórzy, o, pracują na przykład... Oni się jeszcze raz cicho. No ale to jak mówię, przyszłościowo... W przyszłości na pewno będą byli tutaj lepsze sprzęt ogarnięte. Przepraszam. Kurde mać. No, także będzie to wszystko ogarnięte. No, nareczka Bartuszewski, okej. Okay. Jesteśmy w kontakcie. Dobra. Okej. Okay. Dobra, czyli jak tam w ogóle wygląda u ciebie mechanik, w sensie z autobusami? Jak to jest z tymi autobusami? Nie wiem, dużo roboty, jak się tam coś zepsuje, mało? Jak to tam z NDFO firmy wygląda? Jest mało, bo w miarę ludzie nie dbają. Nie narzekam. Aha, okej, okay, rozumiem. To ty gadaj 5 razy ciszej, bo cię słychać 5 razy głośniej niż ich. Dobra, no to ja postaram się tu trochę ciszej mówić. Dobra, a czekajcie, bo zielone już mamy. Dobra, jedziemy. Okej. Okay. Kilka kolejek stałeś. A nawet nie wiem czy kilka, ale może? Może tak być. Dobra. Okej. Okay. Kierowca, powiedz mi kierowco, jak długo jesteś już w firmie MPK OMSI 2? Znaczy w MPK. Kierowca jest? Jestem, tylko troszkę ciężko mi to powiedzieć. A jeżeli Michał zahamował. Spokojnie, no czuję pomysł, że jakiś taki stresik jest, ale no, będzie lepiej. Nie, słyszę po waszych głosach, że... To jest tak, ja mam tutaj tą chwilę niepewności, bo nie wiem, no? Wiedzieć, kiedy ja dołączyłem. Tak. Ale ogólnie pracuje ci się dobrze, tak? Jak najbardziej. Miła. Aha. No to super. Jakieś plany na przykład rozwojowe, jakieś nowości czy coś? Jak to wygląda, wiceszefie? Plany przyszłościowe na pewno, żeby poprawić jakość tych malowań. Żeby w środku dodać numerację i po prostu różne takie piktogramy, żeby to bardziej ładnie wyglądało przy tym wszystkim w środku. A na przykład jeżeli chodzi o 1 listopada, jak to wygląda na przykład? Co ciekawego macie do zainformowania? Bo na przykład ja wiem, ale ktoś, kto chciałby do was dołączyć, no nie wie, co macie do zainformowania. Także jak to z tym tam wygląda na przykład? Jeżeli chodzi o wszystkich świętych. Na przykład będą uruchomione dodatkowe linie. A przykładowo Szczecińska, cmentarz, plac Radła. Inne rzeczy. Czyli to będą nowości, tak? Które zostaną dodane. Nowe linie, tak? Okej. Okay. Okej, okay, tak nie, tak właśnie sobie, jak to mówię, no na spontanie, no bo jak widzicie nie czytam, tak na spontanie sobie układam w głowie te pytania. Coś mi się jeszcze nasunie, to jeszcze coś na pewno tutaj omówię. Jeszcze się zapytam.
Następny przystanek Ogrodowa Stołczyńska. A jak wygląda na przykład u was z raportami na przykład? O. W sensie ile tych screenów i tak dalej. To jak nikt nie zabiera głosu, to ja weźmę głos. Serwis to już tam poczekaj. Dobra. Raporty wyglądają. Raporty są takie, że mamy szablon. W szablonie wpisać dane, które są potrzebne do szablonu i na Discordzie wysłać uzupełnioną kartę. I koniec. Nie potrzeba żadnych screenów ani nic. A statystyka przejazdu, na przykład tak jak ja sobie w tej chwili wyświetliłem, osiadłem się inną przejazd planowany i aktualny i tak dalej, to też jak najbardziej też może być, nie? Nie wymagamy, ale możesz dać. Dobra. Jak wygląda twój styl jazdy. Okej, dobra. Okej. Czyli jesteście od ponad 3 lat, tak? Jako firma, okej. Jakieś problemy w ogóle, na przykład, no nie wiem, tam były czy coś, znaleźć tą osobę, te osoby. Jak uderzam tu teraz, wjechał w ten... Od samego początku są, mamy kilka takich, na przykład Sergiusz, który jest z nami od samego początku. Był na poprzedniej firmie, która narodziła pomysł tej firmy. No to fajnie. Taki weteran nasz. Wiecie, oczywiście ja mam nadzieję, że szef główny też pociągnął do transmisji i powie, wiecie co, chłopaki, premii nie będzie, bo za mało się odzywali się. Ale myślę, że tak nie będzie. No bo oczywiście szef jak to szef też oczywiście na pewno więcej ma do powiedzenia na przykład niż ty, Sergiusz, nie? O, Sergiusz, no tak, bo ja... Bo wcześniej był... Filip, czyli Filkonik, nie? Z tego co pamiętam. Niedawno jeszcze, no. W tamtym tygodniu złożyłem rezygnację. No tak. Ej, kolega tam jechał, się nie przywitałem z nim, no. Kolega tam jechał, się nie przywitałem z nim, ale... To jest konkurencja. To jest SPPK. No wiem, widziałem. Dobrze, wiecie co powiem, fajnie, że te malowania działają, bo ja już myślałem, że to takie... Byle jakie będą mi tu jeździć z AI-u, ale widzę, że... Przepraszam. Widzę, że działa tu akurat tutaj fajnie. Włączyłem sobie trochę tego ruchu ulicznego, żeby tak trochę nudy nie było, nie? Ale płynno się ma jest na tym transmisji, nie? Nie ma tam jakichś za bardzo dużych czy coś? Nie no, widzę, że to nawet fajnie chodzi. Mało silna, wiecie jak to OMSI, lubi czasami lagnąć, nie lubi, no wiadomo. I czasem jak zlaguje, to wywala cały system. Oho, też się może tak zdarzyć, chociaż powiem szczerze, że jeszcze tak nie miałem. Okej. No, także kochani, jutro kolejny oczywiście kurs, na innej linii będzie jutro tak samo. Jak oczywiście tam szef będzie chciał wejść, czy mechanik, sobie już tak na luzie pogadać się, taki wstępny pierwszy live, jako pierwsze podejście do firmy, pierwszy mój kurs, pierwsze wrażenia. No oczywiście też jutro się wypowiem, ale najlepiej to tak bym się wypowiedział po miesiącu na przykład. Jakie u mnie wrażenia, czy mi się bardzo podoba, czy nie? To myślę, chłopaki, no po miesiącu chyba będzie najlepsze, nie? Takie coś według mnie. No tak z miesiąc ten sprawdzisz co i jak. Bo na razie to wiecie, no ja powiem szczerze ze swojego doświadczenia, jak przejdziecie sobie playlisty, to ja transmisję z Szczecina już miałem, także dla mnie ta mapa no jest znajoma, chociaż ja z przyzwyczajenia zawsze na tych helperach wolę jeździć, bo wiadomo, wyjdzie jakaś nowa linia i potem człowiek się zastanawia, kurde, ja miałem w lewo skręcić, czy ja miałem w prawo skręcić i potem już są dylematy, nie?
mogłem coś powiedzieć? Jasne, jak najbardziej. Chodźcie sobie w rozmowę. A propos firmy, to tak ja narodziłem taki pomysł, żeby otworzyć pododdział po region. Okej. Zadykowane inne. Aha. Pana region, no to takie fajna nazwa, chociaż najbardziej to mi się to kojarzyło, wiadomo, z firmą przewoźnika jakiegoś tam pociągu, nie? Ale pan region, no fajne, fajna nazwa. Pociągowe. Tylko, że autobusy obsługują. Aha, w ten sposób. Ojej, runa, teraz mnie tu przycięło. Mówię, że czasami są te momenty, kiedy mnie tu przytnie. Okej. No właśnie, a dla linii 178, też tu będziecie coś w ogóle mieli w planach, czy coś? Czy to też tak, czy to będzie na razie cały czas tym objazdem? Wiecie, o co chodzi? Jakieś plany tutaj też będą? Wiem. Tak szczerze, to już ode mnie ta kwestia nie zależy, tylko od szefa. Aha. To wiesz, że mi tu fajnie zapowiada, nie? Okej, okay, dobrze mi to tak fajnie zapowiada. Ja głównie się zajmuję mapą, malowaniami. A początki na przykład stworzenia mapy czy coś tam, kurde, to wiadomo, że na pewno no nie jest aż to takie łatwe, jak się każdemu wydaje, nie? No tak. Ale ścina, ale to tylko mi się to wczytuje, ale dobra. Zaczynamy, mów. Każdy neguje, że każda firma robi powoli, a to tak nie wygląda. Mhm. Bo musi się z obiektami bawić innymi rzeczami. Mhm. Czy słyszę tam, że... To naprawdę... No. A to tak naprawdę jest czasochłonne, ci powiem. No tak, no wymaga poświęcenia, ale za to efekty już są potem... no fajne, tak? Są efekty fajne, bo ta radość jest ogromna z tego, nie? Stworzenie jakiejś nowej linii, czy innych rzeczy. Tak już prywatnie polecam pojechać na linii 7. Mhm. Bo tam masz w sumie inną linię niż ze Szczecina po prostu. Cześć, ja się na chwilę zatrzymam, bo mnie coś tu nie pasuje. Czekajcie, wodna. Wodna dopiero będzie, czy już była? Czy mi to tak z opóźnieniem trochę tu mówi? Stołczyńska, wodna, czyli Stołczyńska teraz będzie, tak? Czekaj, to ja sobie tu do przodu przewinę jeden. Następny przystanek, Stołczyńska. O, teraz to się zgadza. Dobra. Lubi być kapryśne i jeśli chodzi o sterowniki, to na pewno. No, zauważyłem to, że trzeba pilnować tego, a po sobie mu sobie przełączyć. Faktem, że ja jadę może trochę, no, jak to się mówi, no, z dużym opóźnieniem czy coś, ale za to technicznie tu wszystko jest okej, nie? Bynajmniej ja tu nie widzę żadnych problemów w kwestii technicznej autobusu. Omsis samo sobie jest fajne, ale gdyby zrobili Omsis trzecią część, to by było jeszcze lepiej. Tak, ale rzeczywiście z lepszą grafiką, a wy, że człowiek sobie samemu musi użyć modyfikacji, tak jak ja tutaj używam modyfikacji teraz na grafikę, czyli macie lepszy wygląd chmur i no nie tylko. Także no masz rację. Mogliby zrobić, ale już nie na podstawie systemu Windowsa, nie na podstawie okienek, tylko typowo jak gra, wiesz o co chodzi. No wiem. Także tak, bo jeżeli to miało być tak jak teraz na podstawie systemu okienkowego, oj to nie, bo to wtedy optymalizacja, wszystko to no nie jest to wtedy taka superowa, wiadomo.
Jak wam coś się narzuci, na przykład macie jakieś pytania czy coś, no to śmiało, śmiało tam mówcie, nie? Bo to wiadomo, że to tak od razu się też nie nasunie, nie? Skolwin dworzec, dobra. Też macie kiedyś, nie wiem, w planach kupić sobie jakąś tam kierownicę czy coś? Ja oczywiście osobiście to kupię sobie. Nie, bo powiem wam, frajna jest fajna, nie? Bo fakt, że jeżeli chodzi o to, jak macie gaz, hamulec, sprzęgło, no nie powiem. Chwilę jadę, ale czuję już, że już mnie te stopy bolą, ale za to wrażenie są super, nie? W OMSI na przykład, czy nie tylko, nie? Tam pozwolisz, że zabiorę na sekundę głos, jeśli chodzi o kierownicę. No. Jednak był zakup jednej, no, ale ze względu na to, że ja się jakoś nie specjalizuję w kierownicach, na co dzień wiadomo, że jestem w klasie wojskowej, więc... Cały czas właśnie w tym innym zakresie, ale jeśli masz jakieś godne polecenia, z chęcią bym zobaczył. No względem na przykład modelu, no to polecam ci model, który ja już używam od... Czekaj, od kiedy? No, szósty miesiąc chyba już jest, jak tą kierownicę posiadam. I od 6 miesięcy nie miałem tutaj żadnych problemów. Na przykład jest też program typowo od kierownicy, który się nazywa Logitech G-Hub, który tam już automatycznie też ustawia ci, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Tam gra czy coś. Także niekoniecznie musisz wszystko sobie samemu ustawić. Są gry takie, że nie musisz ustawiać, tylko program ci sam już ten ustawi, nie? No OMSI to niestety trzeba samemu, ale jeżeli chodzi o ETS-a czy coś, to tylko wystarczy tam, nie wiem, zrobić chyba autokonfigurację i w 5 minut macie wszystko ogarnięte. Także może ani nie 5 minut. Ale jak coś, to polecam G29 na przykład, nie? Ona ma też 900 chyba, 920 czy 60, już nie pamiętam, ile dokładnie ma tych stopni, ale jak najbardziej do ETS-a, do OMSI, do Americana i tych innych symulatorów, gdzie się używa kierownicy, jest najlepsza, no. Także polecam, nie? Ale przyznam się szczerze, że mam nowej, nie mam kupionej akurat, mam ją używaną, ale na szczęście w bardzo dobrym stanie ją nabyłem, tak? I jak na razie żadnych problemów nie było, nie? Jest cicha, nie jest taka zagłośna, no chyba, że ja tam wjadę na krawężnik czy coś, no to ta kierownica za chwilę, wiecie, no, turbulencji dostanie. Ale jeżeli ja tam nigdzie nie wjadę na ten krawężnik czy coś, to... To jest wtedy wszystko ok. Tam wiesz, czasami te autobusy w OMSI to lubią przytulić krawężnik. Albo też i człowiek, nie? Chociaż ja nie powiem, że aż tak dokładnie tutaj też nie uda mi się stanąć. Ale no właśnie, szczerze, ludzie narzekają, szczególnie taka 60-letnia babcia. Panie kierowco, a nie mógł pan trochę bliżej podjechać? Wiecie, o co chodzi. Nie, no wiesz, od razu rampę dla wózków walizki wystawić. Co? Możesz powtórzyć? Od razu, wiesz, rampę dla wózków i walizki wystawić. O tak. Też z drugiej strony na autobus. 11 września rodziłem matko. Następny przystanek nad Odrą 4. No wiesz, no my jako młodzi to nam to nie przeszkadza, tak? Że kierowca tam trochę za daleko od krawężnika, od jazdy czy coś, ale już osoby starsze, no to... No wiem, no to już mają niestety pretensje, nie? W sumie jak będziemy mieli tyle lat, to też będziemy mieli pretensje o to samo. Aczkolwiek ostatnio się spotkałem z miłym gestem. Mhm.
Bo mi weszła nowa firma. Kierowca podjechał za daleko krawędznika. I obniżył dla starszych osób. O, no zdarzają się tak. Nie wiem, czy tak. Zgadza się. Zdarzają się jak najbardziej. Aż zależy od kierowcy, nie? Wiadomo, jeden ci podjedzie idealnie, drugi nie. Też często jest różnie, nie? Znaczy, aczkolwiek to teraz starsze osoby narzekają bardzo. Bo kiedyś na przykład były takie Ikarusy, które w takiej niskiej podłogi nie miały. No tak. A tu trzeba było sobie radzić z wózkiem, żeby po tych schodkach chodzić. Następny przystanek zamknięta. No, teraz ja napomnę, no, iż pochodzę ze Szczecina. Może gdzieś tam była wzmianka o słynnej Balbinie. Znaczy, no, akurat u mnie na live dzisiaj nie było zmianka, ale może gdzieś tam na fanpage'u MPK jak najbardziej u was tam gdzieś ta informacja się pojawiła. Tak, ona potrafi jeździć, tylko generalnie, no, mimo nawet taboru niskopodłogowego, ona ma problem z jazdą ze względu na przykazowy na przykład, albo tak dalej. To jest najciekawsze tutaj. Ile to tam jest tych stopni? 28? Czy 20? Średnio widzę. Chyba 20, tak? Musiałem bo podkręcić troszeczkę. Też na to tak zbytnio bardzo zwraca się uwagę, czy co? Nie, na to się nie zwraca uwagi. Generalnie ja mam w zwyczaju jeździć w firmie, nie wiem jak tutaj inni kierowcy. W zwyczaju, że ogrzewania nie odpalam ze względu na to, że silnik tam gdzieś grzeje. Aha. Czy nie, bo ja teoretycznie, że pokażę wam to na przystanku zaraz. Ja teoretycznie włączyłem, bo słyszę, że wszystko chodzi. Tylko może za mało ustawiłem, tak mi się coś wydaje. Co tam wchodziłeś? Dobra, już mam zaraz, pokazuję. Chyba, że te suwaki muszę, ale dobra, damy sobie to trochę... Trochę z prawą stronę suwaki, tu. Temperatura się powinna zwiększyć. Chyba, że nie wiem, no konektor ma problem, ale nie powinno mieć. Nie powinien mieć bynajmniej takiego problemu. Tylko, a nie, dobra, już jest. Jest. Bardziej niż ludzie normalnie. No tak. Dlatego narzekanie w OMSI mam wyłączone tych pasażerów, bo to no nie jest komfortowe, powiem wam. Słyszeć od sobie narzekanie, nie? Że za szybko jadę, albo za wolno jadę i tak dalej. Jedzie kierowca? A. Hi Hitler, siema. Witamy. Czad zamilkł, kurczę, chyba trochę za późna godzina tego streama, coś mi się wydaje. Chociaż jak to mówią, no lepiej późno niż wcale, nie? Ojej, czy teraz po tą górkę wjechać? Ojej, jak ja tej górki nie lubię. Teraz zobaczycie, jaką górkę mi chodzi. No wy chyba nawet wiecie, tam gdzie jest Dębrówki, nie? W zimę to już jest masakra, zresztą te niektóre autobusy się nie nadawają. Nie wszystkie. Tak, konektor najbardziej. Solaris też, ale już nie każdy. Solaris też, no. Szlagbroka bardzo fajna jest, tam praktycznie każdy ma autobusem. Podjedź sobie Man NL Extended od Sobola. No. To będziesz tam wjeżdżał z jakieś 15-20 minut. No, to prawda. Też jechałem już takim, testowałem to, wiem. Weź podlinkuj to sobie, sprawdzę to sam.
tego mana? Tak. A to ja nie wiem, czy to nie jest z Patronite'a. A też nie wiem. Może chyba ta. A to tak. Zapytać. Musiałbyś szefa zapytać. No, najlepiej nawet by było. W sumie. Bo ja mam od szefa wszystkie modyfikacje. Mhm. A jak ogólnie ta patrzy się tam nazywa? Man NL Extended. Majstra? Nie, ten kończący paka. Janek przypomniało. No. Tej pod oddziału. Jak będziesz miał wolną chwilę po live. No. To ci polecam się przejechać. Następny. Ale czym? Linia Polregio. Aha. No dobra. Zobaczę akurat z tym tam, to tam nie ma problemu. A musi to koniecznie być dziś, czy może na przykład kiedy idzie, jak to będę chciał? Tylko powiedz mi, jaka linia na przykład. No spokojnie. Kiedyś to spokojnie. Aha. Aha, no to dobra, dobra. Jaka linia? 50 spokojnie, mówicie? Chyba od 1 do 7 jest i 201. Ale się muszę sprawdzić, kiedy tu w rozkład, bo nawet... 7. Nawet nie widziałem tych linii. One są tutaj w tej mapie? Te linie? O której mówicie, czy nie ma ich? W tej mapie chyba powinny być te linie, nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Czekajcie na momento. Kurczę, dźwięki konektor ma takie fajne. Ojej, ja normalnie uwielbiam takie bardzo fajne, dopracowane dźwięki. Stałczyn Kościół. Okej. Aczkolwiek, Janek, ja ci tak powiem osobiście, że tym konektor, którym jedziesz, pierwszym się na pewno zabiorę za ramię masterik malowania, plus tam dodam do środka. Aha. No to fajnie. To jak się przydarzy, że będę mieć okazję na przykład znowu jechać nim, to fajnie to, jak mówiłem. Tak, wspominałem wam o jakieś tam gadżety, akcesoria na szybę, nie? Czy coś, nie? Czy nie wiem, macie u was na przykład jakieś takie, nie wiem, stałe pojazdy, czy ktoś dostaje na przykład? Czy jak to na wygląda? Na przykład ja tego, co teraz jedziesz, to dzisiaj miałem i to jest mój przypisany i ja go wszystko dosyć mam. Jest generalnie taka możliwość, że dostajesz jakiś tam twój ulubiony pojazd i prosisz o jakieś tam akcesoria do niego, nie? Jakieś tam gadżety fajne. A to fajnie, super. Taki piesek zielony czy coś, nie? No wiecie, o co chodzi. To takie dość fajne, fajna rzecz. Piękne omsi, kurde, jak piękna jesień jest, nie? Kurczę, te drzewa takie fajne. Ale te DLC graficzne daje, powiem wam, kurde, takie fajne rezultaty. Też macie na pewno, nie? Nie mam. Macie? Ja nie. A, spoko. Ja powiem tobie, że nic nie pytałem, ani proszę. Nie, no już z samą grę kupując trochę wydajesz. O, tak. Chociaż nie wiem, czy teraz OMS nie jest na obniżce, nie wiem, czy czasami nie ma dzisiaj promocji na niej. Czy tam od paru dni już. Ja od naszego cudownego szefa naszej firmy kupując laptopa już miałem OMS zainstalowane. To mi się zaś tu wyświetliło na tym laptopie. Dobra.
Jeju, znaleźć mnie tu, czekajcie, kurde mać. Jakie jest prawdopodobieństwo, że polecisz komputer z systemem Windows i takie pierdoły dostaję na laptopa. Wyobraźcie sobie. Takie powiadomienia mi, takie powiadomienia wyskakują. A nie mogę. Dajcie. No momentu, muszę na chwilę stanąć. A nie, 10 minut opóźnienia widzę, że już jest. No prawie, jadę się. No. A tak to jest, jak się live prowadzi. No, zgadza się. Dlatego tak już bardziej lubię robić kurs, gdy jestem sam ze sobą. Wiecie, co chodzi? Włączam sobie jakieś tam radiaczko czy coś i wtedy jest pełne skupienie. Wtedy jest pełne skupienie. Ale to... Wiecie co? Jedynie osoba, która jest punktualna, to wiecie kto. Szef. Wiesz, ale chodziło mi o... YouTubera z Katowic, wiecie którego? Czy nie wiecie? Ja mieszkam w Katowicach też, ale chodzi mi o takiego, który się nazywa Wujek Bokun. Kojarzycie? Jest taki jeden tu ze Śląska, on to kurde... On już lata, jeszcze lata, niż ja gra w tą grę i on to na serio. Podziwiam go, nie? Tylko, że on w prawdziwym życiu jest kierowcą... Też, w sensie nie w autobusach, ale tirami jeździ, z tego co pamiętam. Chciałem spadać, przepraszam, że tak krótko może powinien, życzę udanego wieczoru wam. A dziękuję, Sermar, dziękuję. Dziękuję, wiceszefie, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Dziękuję, wiceszefie, że byłeś. No, jeżeli tu będziesz mnie często, zapraszamy. I miłego wieczoru również dla ciebie. Dobra, czyli mechanik i kierowca został, tak? Chyba. O ile kierowca żyje, no to jest. Jak najbardziej żyje, chcę tam powrócić do tego wątku sprawdzania tej górki, dlatego no, ładuję mapę, żeby sprawdzić sobie. Mhm. Dlatego tam nie chcę za bardzo klikać, bo jak wiadomo, on ci lubi się kraszować. No tak. To też trafia. Tak właśnie. Też już osobiście... Też już osobiście nie będę za długo, bo... ...ma 25 szkoła. No dobra, spoko, spoko. No ja sobie tam jeszcze tak jak mówię, no jeszcze sobie coś tam pojeżdżę. Jeszcze transmisja ogólnie będzie lecieć. Także, no... Zapis będzie u mnie, każdy live jest zapis, tak żebyście mogli sobie tam wrzucić jeszcze raz na grupę, jeżeli będziecie chcieli czy coś. Także no. Nie ma problemu. O, ja mam w sumie pomysł. Także polecam się, jak to się mówi, na przyszłość. Na stronie post o tym, że streamuję. Powtórz? Jeszcze raz? Wpadłem na pomysł, żeby zrobić posta na stronie facebookowej. No, pewnie. Jasne. Czy tam mój znajomy nawet jakby udostępnił na grupie modyfikację OMSI? Na której na pewno jesteście, a z tego co wiem tak, bo polecał waszą firmę. Także no, a też znam tego akurat autora. Też już od wielu lat jestem na tej grupie tamtej. Wyobraźcie sobie nawet kiedyś modyfikację OMSI, nawet kiedyś mojego live'a polecił. Już takiego lata temu, ale też polecił, nie? A się zdziwiłem, nie? Ja nic mu nie kazałem, a on fajnie udostępnił mojego live'a. Ja mu podziękowałem, mówię, dziękuję, nie? Miłe jest, powiem wam, że takie coś jest miłe. Posta odnośnie naszej rekrutacji pierwszej, jaka była, to też udostępnili na Facebooku modyfikacji OMSI, nawet nie chcieliśmy ani nic. Mhm.
Tak się mechanika zapytam tam. Wstawałeś na tą górkę? Będzie wersja modyfikacji? Nie, po prostu dałeś przeguba, nie przeguba. To jest chyba A20, nie. To jest przegub, to jest A36, 36 chyba. 4-4 Euro 2 z Wojna. Następny przystanek. Dobra, jeżeli będzie możliwość, to będziemy troszeczkę tutaj nadrabiać tego czasu. To już było chyba ponad 10 minut, a już jest 9:01, także... To jest tak fajnie, że jak nie jest ten przystanek blisko siebie, jeden za drugim, to jest możliwe, że te parę minut jesteście na plusie, nie? Chyba, że tam przyciśniesz sobie nielegalnie do 80 godzinę. Nie no, bez przesady. Tylko wiesz, z tym przybliżaniem to nawet na mnie nie patrzy. O! No jeszcze paliwa ma, to jeszcze mogę zrobić w te, czy jeszcze raz. Wiecie no, to ja mówię, no, jak się ma kierownicę, to no chce się, tak? Jakby się jej nie miało, to też by się chciało, aż mi się zrymowało. Jakby się chciało grać na tej klawiaturze, ale jednak... Postoju na ten, na szczeciński cmentarz. Co? Ile masz postoju na szczeciński cmentarz? A kurczę, coś mi się wydaje, że chyba zaraz będę mi się odniósł, no wyżej będę mieć. Zaraz umarę ile. No, chociaż nie wiem ile właśnie. 14:21 mam... 14:05 mam przyjazd, czyli praktycznie już tam powinien być, a 14:21 jest. Czyli masz 15 minut około. Tu widzę, że 10 minut jest po czasie, czyli 5 minut. Nie, czy dałbyś... Już jestem na niedaleko. Nie, czy w 5 minut dałbyś radę zatankować pojazd na zajezd. Ale co, pojazd zatankować mówisz? Tak, tam jest... Następny przystanek. No jak chcecie, chociaż czekajcie, pamiętacie do jazdy coś? Tylko ja bym musiał wtedy, no nie wiem, kurde, ustawić... Czy mogę sobie rozbić, tak, wiecie o co chodzi. Jak... Jest. Z cmentarza w lewo skręcasz i masz po lewej zajęcie. Aha. No wiem, ale chodzi o to, że nie wiem, wpisać sobie czy coś tam, nie wiem, że tam w kartę, że tankowanie było czy coś. Tak, możesz wpisać, że dobra. Pierwszym, a drugim kursem było tankowanie pojazdu. Mhm. Tak, tylko że potem będę musiał jechać, kurde, według rozkładu, nie? Czy ewentualnie podjechać sobie. Tutaj nikt nie stał na przystanku i nie miałeś wysiadania, to nie musiałeś nawet się zatrzymywać. Mhm. No chyba teraz miałem, bo coś zaświeciło mi się, nie? Wciski. Świeci to tak. Ale jak jesteś po czasie albo punktualnie i nie następny ma... Następny przystanek. To... Ciśniesz dalej nawet na zatoczkę nie wjeżdżasz. Aha, no dobra. Czekajcie, to było 178, to było tu w prawo, dobra. Aha, bo to jest Bogumińska, dobra, czyli później długo. Kto się będzie żądał, no a ja się tak fajnie rozpędziłem. Ale gdzie chcą posiadać? Na Bogumińskiej czy... Na Bogumińskiej. Jest, ktoś tam chodzi? Już nie pamiętam, kiedy ostatnio tam się zatrzymywałem. No widzisz? Wyobraź sobie, wczoraj testowałem tą linię, przejechałem tą... Znaczy w jedną stronę, do cmentarza. To też mi ktoś żądał. Thank you.
Dobra. Żebyś tak nie musiał klikać, to wystarczy, że klikniesz ten odłupicie od przyzwolenia. Ten prawy, tak? Przycisk? Tak, ten prawy. Ten czwarty chodzi ci, nie? Jak nad przyciskami masz do drzwi, to masz odblokady połówki, masz no. Przyzwolenie i masz jeszcze hamulec przystankowy. Mhm. Pod R-ką. Tak, pod R-ką. Między otwarciem drzwi a R-ką od skrzyni biegów masz taki półpusty przycisk na połówki. Koło o połówki drzwi chodzi ci z prawej strony, nie? A ten przycisk chodzi ci? Nie obok, ale połówki, tylko to obok. Obok, no to mówię obok. Gody przyjaźń na żądanie, dobra, tu w sensie się nie zatrzymujemy, tylko przejeżdżamy sobie dalej. Nikt nie żądał, nikogo nie było, to jedziemy dalej. No na chorzej teraz, no. Chociaż no, tak pojechać mogę, tak w sensie jechałem, nie? No a. Niektórzy tak robią, zauważyłem, kierowcy. W życiu realnym na przykład. Myślę, że podoba się wszystko, co? Jeżeli chodzi o... o live'a. A dobra, wiem, bo nie chodzi, czekaj. Chodzi o to, zobacz. Dobra. Nie, bo ten aktor ma tyle fajne, że wyświetlą ci się, nie? Guziki się podświetlają. Jest ułatwienie. Kurde, ma czekać. Muszę za chwilę, dobra. Chwilę dychłem. Nie, bo na serio, od tego gazu hamulca to te stopy na serio, no, bolą. Powiem wam szczerze, że bolą. Biało do ściany. Z strony tak samo. No dobra, zielone, jedziemy. Ja tak robiłem, ale... Jedziemy, jedziemy. Następny przystanek Jena z Czernolasu. Chcę się zastanawiam tak, kurde... Żeby, kurde, gdzieś tak ponagrywać, nie? Takie głosówki swojego głosu, nie? To ci nie powiem, wiekiem to, no nie jestem młody, ale głosem jak słyszycie, no... 15 byście mi na pewno dali. Tak. No. Dobra. Już zajechałem do tej naszej pięknej górki. Znajdę miejsce do zawrotki i zobaczymy sobie, jak mi to pójdzie. No ta. Ręczny zaruś tak na wiesz, na zakręcie, bo wrzuć ręczny sobie bokiem poleć. Tylko przyguła nie robię. To wiesz co, to już nawet wyleciałem. Poza obrem. No właśnie nie lubią, nie? Dlatego opasnie chodzi. Dobra. Zielone, jej, jechali na zużyny. Jasne, że tak. Konektor, kurde, to ma przyspieszenie. No, uwielbiam konektami jeździć, uwielbiam. Czekajcie, bo ten 178, my tu będziemy skręcać, tak dobrze pamiętam, skręcać. Musimy sobie zjechać na ten lewy pas. No, że to tak nie fortunnie, żebym sobie zjechał, ale no ważne, że widzę po prostu, tak, na którym... Pasie by się nadanej. I ten zjazd tu w dół, oczy. Tu muszę teraz powoli, powoli. Tak jak to wczoraj testowałem. Co mamuś? What are you? Czekajcie chwilę, moment. Będą dopalać? Energetyk? Nie. Energetyzujący. Z kofeiną? I witaminami pisze, na serio. No bo to krzywo, co mówisz, bo
Ile to kosztowało? 249 No to mamy siadanie. No mamy siadanie. Dobra. Może takie za mocne, bo to nie było w sumie, bo wiesz, jak te energetyki nie są takie mocne, no. Że w sensie, że sobie ducho się zarobić bawić. Aha. No, no. No ta. Wiadomo. Tak, jeżeli ktoś z was chciałby dołączyć do firmy MPK, zapraszamy tutaj serdecznie nasze szerokie progi. Janek, gdybym miał tężki uchodźcy, nie będę przychodzić. Przystanek Świętej Teresy. Dobra. Przystanek Szczecińska. Kurczę, ale plus jest taki, że na razie nie przekraczam 10 minut opóźnienia, nie? To tyle dobrze. Jak na kurs po takim dużej pauzie w Omsi, to nie jest źle, powiem wam. Myślałem, że będzie tego więcej. Siemanko, Zielony TV, hej, siema. O, to ja sobie mniej więcej poczekam, aż mechanik wróci i podam taki mój wynik tego testu pod przejazdu pod górkę do od tej górki, tak jakby przystanku do stosunku do morza. Przepraszam, schodni kościół, jak Dragoniarz ma się siema, jaką kierownicę masz? Logitech G29, drogi kolega, zachęcam do stawienia suba, zapraszam do firmy MPK. No, Szczecińska cmentarz, koniec trasy. Koniec trasy, przepraszam. Za przejęzyczenie. 14:15 jest, czyli w sumie jeszcze będę mieć trochę czasu jednak. Ale dobra, a dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Chociaż tutaj duże też podziękowania względem MPK. Ja tu jestem pracownikiem praktycznie od dzisiaj, świeżym, ale no troszkę doświadczonym. Jeżeli chodzi tutaj, okej, okay, dobra, my sobie tutaj wjedziemy na przystanek dla wysiadających ludzi. Chwilę sobie odpoczniemy. Chłopaki chyba zasługuje, co? No oczywiście, tylko szkoda, że no tak malutko przerwy zostało przez to opóźnienie. No tak, no szkoda. Ale no, lepszy licznik niż nic. A tak. Jezu, co? Dobra, to jest tak. Dobra, o, ja sobie teraz zapiszę ten. Może się zatrudnić. Mechaniku, co sądzisz? Można się zatrudnić u nas. Zapraszamy na. Naszą stronę na Facebooku. Linka na czacie.
Próbuj teraz. Chyba, że ktoś się przodził. Mamy aktualnie otwartą rekrutację, więc... Zapraszam. No, to super. Wiecie, no, Dragoniarz jak najbardziej tutaj, no. Będziesz robił kursy tak jak ja, na pewno będziesz mógł sobie rozmawiać z pracownikami, czy też z kierowcami. Na pewno chyba nie bronić się tego ludziom, nie? Wiecie, co chodzi, no? Nie, no skądże, no, mamy komunikatory, no to one służą do rozmowy, no, żeby, do komunikacji, żeby jak najbardziej atmosferę rozwijać, taką przyjazną. Tak, tak, to też, no to zgadza się. I to jest właśnie fajne, to jest właśnie fajne względem względem załogi, że żeby ta atmosfera była. Wtedy się chce po prostu, tak? Jeździć. Czy nawet w przypadku akurat moim te dwa razy w tygodniu, tak? No. Bo firmę u nas tworzą pracownicy, a nie zarząd i atmosfera. Dobra, sobie zapisuję notatnik, czyli ten statystykę. Standardowo my sobie gdzieś tam zawsze pożartujemy, czy gdzieś tam jest zawsze taka rywalizacja, może tak jak teraz właśnie powiedział o tym manie, a ja znowu nie mogę mu zwrócić honoru za to, bo nie wiem, ja tym bardzo, bardzo dobrze mi się tym wjeżdża. Może maksymalnie do 10 km na godzinę przekraczałem prędkość i wjechałem normalnie, a nie wiem, no, w zależności od kierowcy. To też jest taki gdzieś tam punkt rywalizacji, gdzieś tam tworzyłem. Kiedy po prostu zrobię dziurę, bo wszystko jest możliwe, na przykład mogę być Dobra, i teraz tak, dobra, ja sobie chwilę oddychnę i teraz tak, bo mówiliście, żeby zatankować, dobra, czyli jak to potem zrobić, nie wiem. Ja się nie wiem, podjechać teraz czy coś i przyjechać, kurczę, nie wiem, jak to zrobić. Co? Masz? Dobra. 5,3 minuty. Ale paliwa ile? 26%. Jeszcze dwa kółeczka, też radę sprawdzić. Zostanie 20... 4... A później się go zostanie 20%. Jeśli dłuższą przerwę, to możesz podjechać na stację. Aha, dobra. Spoko. Okej. Okay. Czyli jak będzie 22, mówisz po niej, dobra. No jak po prostu będziesz następnym razem jechać na cmentarz, to po prostu po tym jak przejdziesz na cmentarz, pojedziesz na stację, na zajezdnię Szczecińska, zatankujesz i wrócisz. Janek, ta strona Ziemnotów w pewnym czasie w październiku jadę na Mińsku, Mucki, Marcin. No spoko, pasażerze, dobra, nie ma problemu. Na weekend można teraz w tym tygodniu, także na weekend nie ma problemu. Dobra. Dobra, ja sobie się chcę zrobić troszeczkę przerwy, dobra? Odejdę na chwilę tutaj od tego monitora i... Ja niedługo wracam, dobra? Dobra. Okej. Okay. No spoko. Wy sobie też tam o, przy okazji, no... Koszcie tam... Co, nie wiem, po kawkę i tak dalej, i no. Wiesz, no wiem, co potrzebuję, więc... Dobra. Ja tutaj mam całe wyposażenie, ale może się przejdę po chusteczki. Na pewno, kierowco, nie masz innej rzeczy tam na stanowisku. Kto? O jakiej? Jakubie, nie ma rzeczy na pewno na stanowisku. Czy chcę wiedzieć, czego nie posiadam na stanowisku? Może to będzie jak taką tajemnicę, żeby nie ujawniać tego na live. No, to może jednak napisz. No tak, czego mogłem się spodziewać? No fakt, nie mam. Ale jak ktoś to kuchni chodzi się, nie? Pamić. Dobra.
No, muszę tego nie spędzić. No to w ogóle tego, czyli w ogóle tego nie zrobimy. Właśnie. Ja ci mówiłam, że ściany są tak chujowe, że nic nie zrobisz. Co, chłopaki, ja tam? Nic tutaj nie zrobisz. Nie zrobimy. Ja na sztuć streamu. Nie zrobimy, żeby ściany. Zawsze możemy sprawdzić profile. A szafę Janek będzie sobie chciał zmienić i co będzie? Tak. A my będziemy bez ściany? Dostaję Janek szafę nie będzie. Film. Możemy sobie skręcić właśnie tutaj włączenie właśnie płyty. Tu. No tak, ale tu się będzie trzymać, a my chcemy ścianę, żeby było cicho, żeby nic nie było słychać, a tu będzie dziura, tam będzie dziura, tam będzie dziura. Nie, a jak tutaj chcesz nie zrobić dziurę, skoro do szafy chcę profile przypierdolić? Ale no nie zrobić dziury, jeżeli chcesz to pudę, no jak będzie dziura w szafy, to nic się... Kurwa, to po prostu i tak zostawiam. Tak, muszę to zrobić, nie wiedziałem. Tak, to... Ale to teoretycznie kręci się, kręca co 60 cm, to może to jest po prostu za wysoko, bo to jest w tym miejscu. No, czy możemy mówić, co to jest? Przebić po prostu tak. No, przebić. Właśnie tak, właśnie na pewno, żeby się nie dziło, zobacz. Tak? To by po prostu tu się nie ma. No patrz, mamy pakę. To musimy zrobić ten. No, czasami jesteś mądra. No, chciałbyś, żeby to było teraz, nie? Zrobimy to oczy. No i to się wkręci do nawy, popatrz. To zrobimy coś mądra. Dalej widzę. Musi to nachylić tak samo. Nie będzie czy blisko? Nie, dobra. Jeszcze. Tam gdzie są otworne, jak żeby. Tylko tak, żeby zrobił. Ale jak trafisz ten otwór, to już nie będzie mi się. Weźmy to. No tak, nie wiem, co jest. Dobra, dobra. Ja pytali tam wiatr. Dobra, ważne, żeby zasłoniłem to tam na górę. A teraz będziemy zrobić drugi wiatr. A, nie po to dostałem to wiertła, że leżały, mogę je rozjebać, ale one jak chcę to robić chyba 20 sekund. Wysyłasz. To na mnie. Te rozmowy w tle są fajne. Ty mi wysyłasz, człowieku. Ale no. Nie no. A widziałeś między łazą? No i teraz akurat to była. Nie. Ja mam to zazwyczaj się... No bo on zawsze zawsze po prostu wygrać. Ja trzymam się. Gdzie jest ogarniana? On ma takie. Ale muszę sobie dom zrobić. Z wiertą muszę się przyjąć na tego. Dobra, mamy patent kurwa. No musi tak, żeby trafić w tę dziurę, nie? Nie wiem, ja to tak obok, nie? No, ja się boję, co ty wysłałeś, to włącz sobie to na słuchawkach, na komputerze po prostu. O Jezu, nie, dobra, ja wiem, o co chodzi z tą łazą. Nie, 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 nie. Nie wiem. Będzie cały srały, kurwa, nawet nie skutę, takie no będzie się to trzymać, jak przypierdolę to no 20 wkrętów, kurwa, ale... Ale to na przykład gdy to góra doszła, góra też się wytrzyma. Dojdzie? Tak, to już to masz kurwa w łóżku. A bo tam już dalej z beton, nie? No czy wiemy się. Znaczy... No nie potem on wie, co tam wstawą, żeby się nie przebić. A to nie może się głębiej w tego części? No ja no w skrętu nie, ale no w jakąś węgle, tak, ale... To przebije się głębiej. Wiertłem się przebije do tego. Się przebije, ale będę się. Tak, odpowiedź. Wiertłem się wyżej, tak?
Pani jakby przyderzył. Przesłuchałem całe to, to z hymnu, co mi wysłałeś. Widać, że pewien człowiek. Nie, muszę, czyli muszę... Ja bym przyjechał być kurecznym głównym do drewna. Tego drugiego zciwca. Profil. A później muszę sobie troszeczkę bardziej odczynić drewno do betonu. Proszę. Ale mam mniejsze, czyli na... Ej, nie. Pomyliłem grupy. Chciałem wysłać do ciebie, wysłałem na... Nie, 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 no czy jeszcze jest chwilę brać? Będę się oświecił, więc będę kierował. Ale musimy zabrać na szanę tam. Ej, Jakub? Ej, słucham. Jakubie, to z tym hymnem, to co ja wysłałem teraz, nie? No. No co, ale się możesz mi to wysłać jako teraz plik taki do zapisania? Za to bym musiał na skryta. Dobra. Ale właśnie po to, że możemy to zwrócić. Takie rozjebane by było średnie. Czyli nie wszystkie, no jak na przykład... Okej, dobra, już jestem. Jakoś mogę tam zaakceptować do znajomych. Gdzieś wiesz, jakieś budkie, zaprosić do znajomych, gdzie ma wezmę i sprzedam. Kto tam będzie się ogarniać z tym, co chciał się zatrudnić, nie? Wysłaliśmy linka do strony na Facebooku. Jak będzie chętny, to wyślę rekrutację. Ewentualnie jak ktoś po streamie na YouTubie się będzie pytać czy coś, to podajcie mi tylko fanpage'a czy ten, ja będę odsyłał do fanpage'a, nie? Wiecie co chodzi? Tak, tak. To też tak się może zdarzyć, nie? Dobra. Jak ktoś będzie chętny, to po prostu wysyłaj im. Tak, no ja linko mam, dobrze. Nie ma problemu. O, nogi troszkę odpoczynęły, mogę jechać dalej. Pierwsza statystyka już mamy zapisana, także... Jest. Dobra, a nie, ta kamerka mi się włączyła, dobra. Ta miała się włączyć. Dobra. Możemy zrobić jeszcze przycisk tutaj, bo tu się wkręty właśnie fajnie będzie. I wkręć tutaj. Okej, dobra, to tak, ja sobie tu drzwi zamknę. Ja sobie hamulec włączę. Przestawimy sobie tutaj najbliższy kurs. W drugą stronę. Ale jeśli ściana będzie to, wiesz, to no, nie opadnę, jeśli tutaj będzie... 70 silno, zgadza się, dobra. Dobra. Ja sobie zmieniłam. Kurczę, to fajny ten lektor, chociaż wiecie co wam powiem? Ja wam chyba nie pamiętam, czy to było na fikcyjnym Szczecinie, na tym fikty w Szczecinie. Ale... Jechałem właśnie na tamtej chyba wersji, nie pamiętam która wersja, czy wersja Dremiego, któraś. Ja tu kurde, teraz będę mieć problem z wjechaniem tutaj, ale dobra, jakoś to tu się ogarnie. Kurczę. Tu się to... Aja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 j
Dobrze, że Jan zaznaczył opcję live. A, spoko. Kim ty jesteś?
Czekaj, kurde, bo teraz... Czy ci... Nie, ja to zrobiłem. Źle to zrobiłem, że radzie, ale moment. Tak, musimy troszeczkę ten czas przesunąć. Tą dobitość, czyli ta tabletka prędzej mi by odpadła. Bo jeszcze, a bo my tu mamy wilgoć, to ona nie, musiała... Dobra. Z wilgoci, czyli nie tak nie ma. Jak sam... Ale nie, bo my nie będziemy się pytali, co my się podpustowali. Nie wiem, no to ja to zawaliłem, to teraz wiem. Tylko, żebym to teraz zwalił. To mi się kierunki popierdzieliły w ogóle. Znaczy tam się wjeżdża. No właśnie, kąpłem się. Dobra, czekaj, już to ogarniam. No właśnie. Już to ogarniam. Fuu, ale halo, kurczę, on mi teraz do tyłu jedzie, czy do przodu? Co tu się odwala? A dobra, jedź. Ja zapomniałam sobie, kurde. To tak, wiecie co, sorry, ale jak to się mówi, zawsze się może zdarzyć, nie? Weź do przodu, dojedź sobie za to, tam masz nazwane barwy, fajne takie. No jak chcę jechać tamtędy, nie, to jak miał teraz bot, nie, tylko do tyłu daję, ale ja już chyba do tyłu nie co, na krawężniku stoję. Sobie do przodu dojedź, ja chwilę wracam. Dobra. Wyjedź sobie do przodu, wiedź tam jak NPC wyjeżdżał i tam masz taki plasman na prawej zaraz. Tak jak on jechał, czyli wjechać w sensie pod prąd? Tak jak on tutaj wjechał, no wjedź pod prąd i tam na ten plasman na prawej sobie zawróć. Aha, no dobra. Tak będzie ci prościej niż... No tak. Dotknij sobie adepty. No już widzę, że masz kontrolkę przegłuba, więc lepiej... Żeby wjechał do przodu, niż się męczył tyłem. No to. Następny przystanek Szczecińska. Ale wiecie jak to jest? Jedziecie sobie bez live'a, wszystko jest okej, okay, a potem kurde nagle człowiek coś zwali, ale to jest normalne. Każdy tak ma, nie? Szczecińska. No tam gdzieś to w ordynacie po prostu. No. No i tu masz ten taki plac z niego wymanewny. No tak, teraz już sobie manewruję. Kurde, ale to trochę będzie ciężko, ale może mi się uda. Nie, to na luzie jak to uda. A gdyby po prostu spróbować mniejsze siłówki? Czekaj, bo oni tak dziwnie stoją w ogóle. No już trochę za daleko pojechałeś, musiałbyś wycofać. Tak, ja mówię, w tyłu trochę, nie? I wjechać tak jak oni stoją. Kto robi te ściany, że ja tu jest? Dobrze mówię, nie? Nie ma. Teraz znowu nie wierzę, że to tak. Ja mówiłem o tym placu manewrowym, żeby sobie nawrócił tak jak NPC wjeżdża. Ale to nawróciłem przecież. No, ale dalej to nie tak. Mniejsze się robi? Czekaj, bo w sumie, czekaj, jak on tutaj... Ale oni stoją... Przystanek on wjeżdża w tamtej stronie, bo ty tam wjechałeś dosłownie pod prąd. Nie wiem. Aha, chodzi ci, dobra, czyli tak jak stoi ten bot po lewej. No tak. Dobra, to ja tu sobie to jakoś teraz... On pojedzie teraz prosto i on znowu jakby nawróci, ale... I wjedzie na przystanek, dobra, kumam, no już teraz sobie tam za nim zaraz podjadę. To jak on stoi, chodzi ci to jak on stoi na wysiadających, nie? No, on stoi na wysiadających i on sobie będzie tam wjeżdżał prosto, on skręci w lewo i... No tak, i potem już wjedzie na przystanek, dobra, no. Czekaj, bo ja tu teraz nie wiem, czy ja wycofię? Kurczę, ja nie wycofię teraz. Ajeju! No z przełogłymi bem to jest trochę problem. Rozszerzy się i się będzie trzymał. Co się działo? Tylko... Kurde. Ja cię to zatrzymaj, bo ja go szkodam, tylko z góry robił wszystko. Weź go wypuść na chodnik teraz? No właśnie chcę, tylko coś mi ten gaz nie chce pójść. Może tylko przełoga? Tak, to powinno to być. Chyba tak. Więc wywrotnie nawet ten czy policzę. Ja wyszli go w tej też. A później. Kurde. To weź go puść. Zgadzam się, właśnie specjalne kołki do spadku. A jak go puszczę jako bot, to mi zniknie? To jest do mnie dobre, jak się obudzisz, to będę widział. To właśnie mówię, weź go tam wypuść, żeby się naprostował, tak, tylko jak to teraz robić?
Kurde, jak on mi nie chce ani do przodu, ani do tyłu wjechać. Właśnie, to jest to. Nie no, jak ktoś go puścił na wprost, to powinien użyć. No właśnie, dobra, czekaj. Luz. Do przodu. Dobra, teraz ruszył. Dobra. Nie wiem, czy on mi wcześniej nie chciał. Podnieciłem to, że teraz cofnąć sobie, nie? Czy wjechać tam przez... Nie, budynek. Wiem, o co ci chodzi. Tylko... Moment, czekaj. Bo ja chcę sobie... Kurczę, nie, wrócę do tyłu. Dobra, muszę uszkodzić płot, ale dobrze, że to... Że, dobra. Postawi się na mnie. I'm sorry, ale no niestety, no nie cofnę do tyłu. Przy głupem jest ciężko, wiecie co chodzi, bo ta kontrolka, nie? Świeci i... Przegłup najbardziej trzeba uważać, tylko no, że się kurde, mówiłem ci o tym pustym placu i... No, przegapiłem, no, przyznam szczerze. Ale no, pomyłki się zdawają. No przyszłość już by dowiedzieć. No mówię, mnie to po prostu zdziwiło, że ty wiesz, no tak. Czekaj chwilę. Ej, Aruna, bo mi się jeszcze monitor zaraz wyłączy. Kuźwa. Dobra. No, bo mu czasówkę ustawioną i... Dobra. I teraz jest okej. Tak bierzesz za przystanek, nie? Żeby już tam... Bo to naprawdę komicznie wyglądało jak żeś... No wiem, sorry, no. Sorry, ale no. A, to przecież to umarłe było. Sorry, ale jak to mówią, pomyłki się zdarzają. No mówię, Tyna cię się gdzieś tam zgubiła. No. No i tamy. O, teraz elegancko. Co? Widziałem, jak tam kręciło. No. No ładnie pokręcił, nie? No to jest jedno, chyba nasz kierunku. Lepiej ode mnie. W sensie tym błędem, czy wjechanie na przystanek? Kładzie ci w sensie wjechanie na przystanek, tak? Tam zawracanie. A. Ja to bym skapitulował i bym zrezygnował z rozkładu jazdy. Teleportowałbym się na ten, na pętlę. Ale mama, Agnieszka, no widzisz. Ja na szczęście uratowałem jeszcze sytuację. Średni, można powiedzieć. Ale dziękuję za to. Po tym, ile ty jeździsz, a ile ja jeżdżę, no to... No tak. Zawodowiec. No ty ile już jeździsz? Ojej, ja ogólnie to kurde, ho ho. Tylko teraz dłuższa przerwa była od OMC, także wiesz. Kurde, ci, czekajcie, ten mi tu jeszcze pisze. Na Messengerze na topie mi się tu wyświetliło. Dobra. Tak, normalnie to ile masz godzin w OMC? 1600 ileś. Prawie 2000. No. O panie, no. O, ja z OMC lubię tutaj coś nowego, coś wiecie. Na przykład z transmisji, jeżeli była to taka mapa Grande Porto, na przykład robiłem, tam są linie takie pośpieszne czy niepośpieszne. No ja lubię tak coś fajnego, nowego dawać, nie? Także te godziny tutaj z... Co? Ja dawałem 260 godzin. A tutaj zależą czasu, wiadomo, nie zawsze to też jest chęć, nie zawsze są chęci. Ciągle na tą samą grę, wiadomo, nie? No. A jaki tu się korek zrobił? O, ja pierdzielę. O, oho, tylko nie mów, że mi się AI zwiesił, nie? O. A AI to lubi wariować, nie? No, to będzie już się wyprzedać. Czekaj, aż luknę, co nam się z przodu dzieje, nie? Czekaj, czy aż luknę, co się tam dzieje? Ojej, jak... A nie, jadą, dobra, jadą. Jutro spróbujemy, wiesz, tam, albo ja do pożyczę, wiesz, tam, do 10 to nie.
Wiecie co najlepsze? Ja się tak zastanawiam, kurde. Czy wy byście nie chcieli na przykład tutaj lepszych aut wprowadzić do Szczecina? Bo wiecie, że są te elektryczne nawet, nie? No też wręcz lepiej to wygląda, nie? Takie elektryczne, czyli auto jedzie, to tak fajnie, nie? Niż takie stare jakieś tam polonezy, nie polonezy, jakieś Fiaty. To takie inne... Czepić proszę pana od starej motoryzacji. Co? Wielki fan starej motoryzacji. A, no spoko. Ja tylko tak mówię, nie? Wiesz, stare czasami jest lepsze, no bo teraz nowe, jak zrobisz to ma steker gniotu maluka, czegoś tam zostało, się zgniatało, jest w plastiku, wiesz, ładujesz kupę kasy, a za tydzień przyjeżdżasz do salonu samochodowego i mówisz, panie, zepsuło mi się. No tak. Wiesz, ta stara technologia, mój ojciec ma Passata, trzyma się dobrze, ma 20 lat. Lefa z gniotu malucha jest nasz... Uczę, uwielbiam, jak kierownica jest taka, wiecie, swobodna, nie? A nie taka ciężka, sprzężenie zwrotne jest i kurde, tu musisz włożyć siły, żeby skręcić, nie? No ale wiesz, no to też ten mistrza. No tak, to też racja. Jak bym powiedział, bardziej dla kierowców jakichś rajdówek, albo dla tych, którzy jeździć nie potrafią. Mhm. Kierowca to wiesz, by ci od razu... No tak. Panie, dawaj mi kierownicę z oporami i... No tak. I tyle, a nie, że nie niszysz. Mhm. Dobra, w sumie jedziemy dalej, bo ja mam to opóźnienie, dlatego na Świętej Teresy nikt mi nie stoi. 6 minut opóźnienia. No. 6,5, no. Teraz troszeczkę sobie przyspieszymy. Tu przystanek mamy jedna z Czarnolasu, no możemy troszeczkę... Troszeczkę możemy sobie przyspieszyć. A wiecie co za lepsze? Wgrywałem tę mapę, nie? Za pierwszym razem, kurde, coś mi źle się wgrało. Synery brakują, spliny brakują. Mówię, dobra, wgram jeszcze raz. Wgram drugi raz, przeskanowałem Blue Skyem. Patrzę, no nareszcie wszystko okej. Okay. Czy o te opcje to ma humorki, nie? Ale za pierwszym razem wszystko działa, się tak kurczę za drugim razem. O kurczę, no nie wiem skąd z takim opóźnienia. No, ustawiłem bitrate na ile... Było okazane, a nie wiem, skąd takie minimalne opóźnienie. Czy to od internet chodzi, czy o... No nie wiem, dziwne. No, niestety, dzieje się jak się dzieje. No, dlatego się tym nie przejmuję, nie? Zawsze mówię ludzi, żeby brali po prostu na luz, tak? Ważne, że teraz misja ogólnie leci, a że są trochę opóźnienia, no to co ja poradzę? No, ja nic nie poradzę na to. Dobra, przez to opóźnienie to możemy znowu jechać dalej. Nikt tam nie wsiada. Następny przystanek. No tu zazwyczaj wsiadają. Mhm. O, na korzej, dobra. Będzie ktoś chciał tam wysiąść. Jak tam nie widać, jak się nie tam. To będzie motor wody?
A zielone, dobra, to jedziemy, bo już chciałbym zwolnić, myślałem, że trochę czerwone być, ale zielone to jedziemy, jedziemy. Gorsze potem to stanie na światłach, jak ja tego nie lubię. Stanie na światłach jest najgorsze. No. Jedzie punktualnie, a potem masz opóźnienie na przykład i potem kordę. No. O, wiecie co mnie tu wkurza w ogóle? Ten błąd właśnie, jak będziecie to ogarniać, nie wiem czy uda wam się zrobić ten błąd. W sensie, naprawić ten błąd w sensie, że ludzie z nas z tamtego przystanku przechodzą, wiecie o co chodzi. Właśnie ja się uczę. To jest od wielu lat troszkę wkurzające. Ja będę się to skrybował na początku, będę naprawić. No. Ci się uda, będzie super, nie? To jest dosyć zaskakujący błąd, ale to jest po prostu taki... No jest często na tej mapie. On występuje, ale jego się tam jakoś specjalnie naprawić nie da, nie? Aha. Drzwi to jest problem. Mhm. Ostrowska na żądanie. Ty, w sensie ty, a tak ogólnie mówisz o stacji benzynowej, nawet tu jest generalnie, nie? Jak ja bym tak chciał sobie zatankować. Przed Ostrowską jest, nie? Tak, teoretycznie można. Ty, a może ja sobie jak zrobię, a co? Pozwoli ta. Tak, ja pozwalam. Dobra. Jak pozwalasz, to wjeżdżam na Orlen. Przy okazji się ceny sprawdzi, jakie ty są. Dobra, teraz muszę włączyć sobie ten alta. To podświetlenie, wiecie o co chodzi, kiedy mogę się zatrzymać. O, dobra, jest. Dobra. Nie wiem, czy ja to dobrze wjechałem. Czy tu jest wjazd? Chyba tak, nie? Czy z tamtej strony jest wjazd, bo się nie ma, ale da, dobrze. To zatankujemy od razu do fulla. Co by mój zmiennik też miał zatankowany. Dziękuję za subskrypcję, a widzę jakiś tam subek mi wpadł. Ej, sprawdź mi Okimura zostawił suba. Dzięki Okimura za suba. Te alerty też to wszystko ogarniałem, nie? To się wam wyświetliło. Przed chwilą chyba. Tak, wyświetliło się. No to wszystko też ogarniałem, nie? No, no. Fajnie jest to wszystko zrobione. No. Ale no, trzeba trochę poświęcić, nie? Ale czasu, ale... Ale efekty są bardzo fajne, nie? Dobra, damy tutaj setę paliwa. Czemu nie? Dobra, zarankowane jest, dobra. Teoretycznie to powinienem zrobić tak jak się trzeba, nie? Czyli włączyć silnik i dopiero nabankować, ale dobra. Może nie wyjadę. Zobaczymy. Myślę, że tak. Ja już trzeba sprawdzić zaraz, czy nic mi tu nie jedzie. O, akurat jechało. Dobra, fru. Krowska na żądanie, a z nowym życiem i tak tu nikt nie będzie chciał. Ale nie. Ale... No, chociaż nie. Dawaj, jedziesz do fabryka, dała jak na śliwki. Tak, no gorzej, jak będę musiał na brody przyjąć się zatrzymać. No nie, a wykrakałem. Ale lepiej nie ciśnij, bo ludzie będą mówić
Ania, a to ty worki ziemniaków wozisz? Ja, albo kartofli. No słuchaj, no, za, wiesz, różne się rodzaje pasażerów, tak, jak są kartofle. Tak. Nie, pluski śląskie. No. No to się. A co pan, zwierzyn to wozi? Ty, no nie wiem, ostatnio wsiadam do autobusu, do domu. Taka, taka wieprzowinka siedziała, dwa miejsca zajmowała. Oje. Oje. Szczecin pozdrawiam. Dobra. Wiesz, taka rozlana i jeszcze klimatyzację prosi. Moja gruba, klimatyzację daj. Nie wiem, od pan krowy, bo jak się raz zacznę płacić, to zaleję panu pół miasta. Tylko czy klima u mnie tak ustawiona, a dalej 21 stopni. W sumie no nieźle z tą temperaturą. No ja tam nie będę jechał, bo muszę lecieć. Na Żeru, na Bogumińska. Który cep chce wysiąść? Jestem ciekaw. Dobra. Który to tam cep chce wysiąść? Ostatnio tutaj jechałem, chcieli wysiąść, to po prostu minąłem ten przystanek, bo zapomniałem, że ktoś chce wysiąść. No cóż, pech. A dziewczka jakaś się wyszła. Jeruna. Przepraszam panią, a gdzie pani idzie? Siku, ale tam nie ma toalety. Normalnie. Jak kierowca ciężarówek pójdzie na koło, na lać tyle. No dokładnie. Wiesz, no lepsza wentylacja, bo ciśnienie ci rośnie, chłodzi szoponki, jak masz kierowcę. Cześć, chamski dowcip, siemaneczko! Bym powiedział, że nazwa bardzo sytuacyjna, bo akurat tak żartujemy na jakiś sposób. Janku, powiedz mi, jak na przykład masz to tipy, nie? Akurat coś przyszło, ale zaraz zobaczymy, co mi tam przyszło. Mówisz o tipli, akurat przyszedł, przyszło z tipli. Chyba, że ty coś wysłałeś. A, ale zobaczymy, czy się w ogóle wyświetli, bo kurde, nie wiem. No właśnie to nie wiem. Bo z tymi tipli też to jest, kurde, dziwnie. O! Jest, wyszło! Aby chemikar na ciebie finale, aby nasza współpraca była owocna. A dziękuję za donate, to dokładnie, aby była owocna i wszystko było okej. Okay. Tego życzę wam i też przede wszystkim wysłałem, sobie. Wysłałem tyle, ile miałem. Spoko, dziękuję bardzo. No, no na szczęście jest to zrobione, chociaż sami z tym tipli to jest różnie, czasami się coś od nich spierdzieli i no nie wyświetli się, nie? Czasami oni mają problem, ale tipli to już większość osób poleca, nie? Łatwiej jest tam wszystko z tą konfiguracją, więcej opcji jest płatności, także wiesz. No, akurat fajnie, że sprawdziłeś, bo przynajmniej ja też wiem, że akurat na tą chwilę działa, nie? No jak już taki, wiesz, taki dźwięk, ding, 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 to już wiem, że Bennett idzie. Chociaż kiedyś miałem ustawione jakieś tam melodię czy coś, jakiś dźwięk tam. Ale kiedyś ustawiałem takie, wiesz, typowo do donatów czy coś, tam mi zaraz prawa autorskie wyszły. Wiesz, o co chodzi. No, znaczy czasami nie, ja się nie przejmuję tym, jeżeli przykładowo można oglądać dany zapis, jeżeli w tyle leci muzyka, ale jest tym, że no ja nie zarabiam, to jedynie co się liczą to tylko wyświetlenia dla mnie, nie? No. Czytano? No, tylko akurat nawet nie wiem, czemu akurat tutaj nie przeczytało, ale to też chyba zależy od kwotu, mi się wydaje. Nie, tam, dokładnie tam nie patrzyłem w tipli, jak to tam jest. Musiałbym tam luknąć kiedyś w swoim czasie i wtedy bym wiedział. Teraz masz 15,63 zł. Mhm.
No tak. Zgadza się. Następny przystanek. Kurczę, tu to fajnie, nie? Aby dojechać jutro tamtym węzłem, co z tymi zapowiedziami, to będzie ojeju. Tam w ogóle chyba nie, nie, tam działają to jak właśnie dziś wam wczoraj pisałem, nie? Pierwszy mi zapowiedziało i ostatni przystanek. Solaris z czwartej generacji. Elektryk czy nie? 3D elektryk, no. No, będę się jutro się naklikać, dzisiaj nie muszę, a chociaż nie, dzisiaj, no, chociaż raz dzisiaj musiałem kliknąć na tym sterowniku, co tu jest, ale teraz widzę, że fajnie zapowiada, nie? Nie muszę ja klikać. Ale wystarczy z kliku tego HOF i tego zapowiedziowego wywalić, na przykład, jak będzie mówiło, że linia zmieni się kierunek pierwsza słowa, to wystarczy to wyrzucić. No tak, w sumie, a chociaż to jest fajne nawet, nie? Linia kierunek, to już nawet jak... Nie wiem, czy nawet u nas... No, czy u nas tak, w OGZM-ie u nas w Katowicach też tak jest. Że zapowiadają, nie? Ciekawe, czy dałoby się zrobić, że po otwarciu drzwi wypowiedź głosowa na zewnątrz będzie, że na przykład 190 kierunek Szczecińska Cmentarz. No tak. Co, powiem ci, chyba jest. Że wykonanie takiego czegoś nie byłoby trudne, bo wykonanie to jest po prostu jakby odgrywanie zapowiedzi na przystanku, ale powiem tak, ten głos, który jest aktualnie w grze, no to jest tego jakby ciekawostka, że on u nas miał być używany, bo gdzieś go słyszałem, że miał być, że były takie typy zapowiedzi, ale generalnie jeśli chodzi o zapowiedzi, że linia coś tam, kierunek coś tam, to generalnie to jest bardziej w Monachijczykach z Dąbia, bo jak tylko tak jak mówię, te montowane z Monachy. Ej, właśnie, bo w Szczecinie, tylko tak stoję na przystanku, to chyba nie ma z odniósł. Nie, nie ma. Generalnie to mówię, to tak jak tylko Monachijczyki mają takie coś, że one tam zapowiadają w środku, że na przystanku linia numer, powiedzmy, 64 kierunek tam wie. Dziękuję za serduszka. W Koninie jest tak, że autobus się zatrzymuje, dojeżdża do przystanku, jest zapowiedź, że na przykład Piłsudskiego, otwierają się drzwi i nie w środku, tylko na zewnątrz autobusu. Na 51 kierunek kruje. Jak się drzwi zamykają, to zostawiam przystanku, jest, że na zewnątrz przystanek to jest. No to nie, u mnie to spotkasz jedynie, nie wiem, to spotkasz na bulwach głównie, głośniki takie. Te zewnętrzne. Tak, te zewnętrzne. Myszka mi się odbiła, więc może tutaj się telefon za to i będę cały czas mówił. Tak, ale to masz tylko na... to masz tylko na bulwach. Brzydkie... Duże piękne wozy. Takie piękne jak te. Takie piękne nie mają... Takie piękne nie mają klimatyzacji. Sypią się na SST. Oje. Jak one są piękne, to ja jak stare jelcze. Bez klimy. Oje, i szyby otwierane. Jak bez klimy? Panie. A okna. Wiesz, dachowe? One przynajmniej. No tak, no. Te piwy to przynajmniej mają fajnie, jeśli chodzi o szyber dachy, bo one tego pełno mają. Ale. No, tatki chyba mają najgorsze okna dachowe. Co do. Szyber dachy? Powiem ci tak, tata to jest taki złom, że nawet jak masz zamknięty szyber dach, to przecieka. Ej, ale zobacz. Że Tatra, KT4D albo T6A2D, te co do, na przykład T6A2D zostały żółte, nie? No. Wiesz co jest jeszcze żółtego? Co? Piwo Tatra. Idealnie pasuje. No tak. Tak.
Ale nie, generalnie... Te wszystkie to są żółto-szare, a tamta jako piwo jest żółto, chyba brązowe. No, masz dodatek rdzy. Nie, no generalnie, ja widziałem model T62D w Floating Garden, myślałem, że się załamie, a, ale wiesz, one nie są przemalowane, bo one pierwsze idą na zło. No, to jest małe, bo małe wagony. Nie, po prostu mnie to dziwi, że kabiny czwórki potrafią zmodernizować ten przedział pasażerski i tak dalej. Kabina potrafią zmodernizować, ale już klimatyzacji w swingach nie potrafią naprawić. Klimatyzacja w Tatrze? Panie, takie to nie istnieje. Kurczę, wiecie co? Ja tak się zastanawiam, nie? Bo wy mówicie o tych dodatkach do autobusu, nie? Kurczę, fajnie by może było, jakby kurde na szybie na wszystkich świętych pojawił się chociaż, nie wiem, z jednym znicz czy dwa znicze. Takie coś typowo na, wiecie o co chodzi, na chwilę, no? Jakbyście coś do tego czasu dali zrobić, byłoby fajnie, bo to na streamie też będzie pokazane, bo ja tam zgłaszałem w ogóle Dawidowi, czekaj, dobrze mówię? Dawidowi? Tak. Dobrze. Dawidowi, że 1 listopada będę jechać, nie? Kursik. Rano realnie, normalnie na grobę, wiecie co, a potem już pod wieczór jak najbardziej będę jechać. Można spróbować jedynie w kilkach hof zrobić, żeby na przykład kurs na cmentarz miał piktogram znicza. O, na przykład tak. Albo zajęcie, żeby autobus był. Tak. Ale nie wiadomo, czy to... Jeszcze raz, co? Bo tak się teraz myśli? Piktogramy, że na przykład jakiś kierunek cmentarz to jest znicz, a na zajezdni jest autobus, na dworzec jest pociąg. Mhm. To wiesz, to nie jest nawet takie ciężkie, tak mi się wydaje. U nas w Kolinie na przykład jak autobus jedzie kierunkowo na cmentarz, to ma znicz. Jak do galerii handlowej, to jest logo tej galerii zrobione. Na elektrownie wątpliw jest na przykład elektrownia w piktogramie. No właśnie, wiesz co, ja wiem o co chodzi, ale mnie to strasznie boli, bo w Szczecinie też miałeś na 7 piątkach, miałeś często właśnie piktogram dworca kolejowego. Teraz to znikło i to takie smutne. A mnie na początku bolało, jak to powstało, bo to było brzydkie, ale już czasu jest tak, gdzie już z daleka jak autobus jedzie, to tak widzę piktogram na... To nawet być może dwa przystanek. Ja uważam, że to jest naprawdę fajniejszy piktogram. To jest tak, wiesz, 7-5 jedzie, to nie ma tego swojego klimatu. Szczególnie jak puszczą się, powiedzmy, takiego Jęczy Przeguba, czyli czytaj 19-52. Ej, powrócę do mojego poprzedniego pytania. Czy się orientujesz, ile tramwaje szczecińskie chcą za zaklejenie tramwaju reklamy? Teraz podejrzę, że tam... Czekaj, zaraz się zgadza. Następny przystanek z reklamy Dantyki. Na KT4TT tak, jeden miesiąc przegód kosztuje 2260 zł, 3 miesiące przegód 3500, 6 miesięcy przegód 5600, 12 miesięcy to 11200. T6A2D samówka. Nie mam jeszcze T6A2D. A jest, reklama na wykonach T6A2. No to tak, jeden miesiąc jest skład 2310 zł, pojedynczy 1365, 3 miesiące zaraz to 4. Pojedynczy skład? Za cały skład na jeden miesiąc 2310 zł. Jeden wagon. Pojedynczy 1365 zł. Robimy zniżkę? Nie, tylko ty. Ale tak już tam Kadzi mi proponował tą opcję na 12 miesięcy i na cały skład za 14 tysięcy. Ojeju. Ale to jest w ogóle Honda Edwus. 14 tysięcy? Jak takich tytuł żeś widział? Prawdziwych złotych? Ja bym powiedział, ale jak już, to lepiej inwestować w... lepiej zabić całą pojazdową z butami i szybami na stronie bez drzwi. Spróbuj. Chyba, że wolisz...
Samą szybę 700 zł. Nieźle. Czekaj, ja ci podeślę w ogóle, ekspozycja, ekspozycja wewnątrz autobusów, czyli plakat. Pół miesiąca to jest dycha za A4. Za miesiąc 15 zł, za 3 miesiące 35. Plakat 90 cm na 30 cm. Na pół miesiąca to jest 3 dychy. A za 3 miesiące stówa, to chyba 90%. No. Ty! Reklama na odpowiedniej stronie biletu jednorazowego. Kurwa, wyczaj, ile to 500 zł. Kurwa, mówię, 500 sztuk. Za 500 sztuk, no to jeszcze się okala. Tak, ale na przykład... Ty nie kupiłem, masz wtedy 500 biletów. Mm-hmm. Gdzie jeden bilet kosztuje złotówkę, ty dostaniesz cały bloczek za 500 zł. Gdzie jeden bilet kosztuje złotówkę, czyli o połowę mi zapłacisz za bilet. Wiesz, co jest najlepsze? Nie. Że u mnie tutaj można wynajmować nawet konsole 105 M2KS do służby, ale można normalnie wynajmować wagony. Nie wiem, kto by chciał ten złom wynajmować, ale... Dziwne, że na przykład na ofercie MZP na stronie nie ma... Następny przystanek, oklejenie całego autobusu, czyli tył, boki, szyby, a taki autobus wjeżdża w kolinie. To jest ciekawość. Tatry mówisz o tramwajach? Tak, tak. Mhm. To wiesz, to są tak zwane czarówki. Kurczę, wiecie co, taka Tatra czy coś do OMSI, jakbyście tam kiedyś mieli w planach? Nie, czy coś? KT4D jest, KT4DTM. No wiem, ale trasy ogólnie nie ma zrobione jeszcze, chyba nie? Czy coś? Ale... jeden z pracowników, Dawid W. No. Pracował nad mapą Szczecina tramwajowego. Tam, no ja mam tam przedsionek tej mapy i on, ja to obsługuję liniowo KT4 DTM. Mhm. Ale jeszcze nie mam w ogóle... Kurczę, jak coś tam więcej będziecie mieli gotowego czy coś, dajcie znać, to ja z chęcią takim coś przetestuję, czy nawet i coś tam bym mógł jechać, nie? Choćby raz na tydzień czy coś, ale czemu nie? Zaczekam, aż właśnie Witek wyśle linka do mapy. No, fajne by to było. Wiesz, u niego to jest dość problematyczne, bo on tam, jak ja to instalowałem jeszcze tą nieaktualną... Tak jeszcze, żeby linia miała ileś tam przystanków, nie? Tak minimum, nie wiem, strzelam 20, nie? Bo 10 to taka krótka trasa, nie? Ale tak 20 przystanków to by było dobre. Wiecie, co chodzi, nie? Krótsza taka ile? 10-minutowa może? Aktualnie ta dwójka jest zamieniona z dwójką i dwójka to jest jedna z najdłuższych teraz u mnie w mieście. Aha. Ciekawe czy jadąc z trójką na mapie Witka da się wykoleić na zawodnicy Katapy. Da się, próbowałem. Ja pamiętam jak wczoraj wracałem do Szczecina.
po jakichś 15 czy 20 minutach, jak byłem już na dworcu, dostałem informację na Facebooku, że się Tatra wykoleiła. Później z Fiskiem pojechałem na przejażdżkę, to w tramwaju przed nami się pobili na wagonie, a dzień później coś tam też się wydarzyło. A to wiesz, ostatnio wracam ze szkoły, na przystanku praktycznie prawie doszło do bójki. Oje! Tylko dlatego, że debile z ogrodnika zaczepiły jakiegoś typa. Aha, jo kurde. A właśnie, mi się coś przypomniało, czekaj, bo ty zostawiłeś donate, a ja sobie wyświetlę tutaj podgląd donate'a. Czy w sensie taki paseczek mniejszy? Też to właśnie gdzieś tu miałem. Cel to nie. Pierwszy raz w Szczecinie w październiku. Idę sobie koło Tigera niedaleko placu Godła. Wiesz gdzie to jest? Ta. To idę i po drugiej stronie ulicy na przystanku tramwajowym jakiś gościu menel chyba drze mordę do ludzi na pasach, co był są obok przystanku. I krzyczy, żeby sobie poszli z jego pasu, po to jego pasu. Oczywiście nie mówił, że poszli, tylko mówił to w niecenzuralny sposób, ale mówić nie będę, ponieważ jestem na transmisji wideo. Na transmisji live. No. Kurczę, zapomniałem dodać tutaj do Nate Tipli, bo mam jeszcze Tipli, muszę dodać. A to już jutro będzie ogarnięte. Będzie się pokazywać. Dobrze, bo dziękuję. Okej. Bardzo polecam pomnik papiekarza. I właśnie, będę tam jechać teraz, jak pojadę. Ciężko tam dojść. Jak mam słuchać tego? Jak chcę powiedzieć? Wiem. Przyszedłem codziennie, jeszcze do szkoły. To jest na Tuszynie chyba, nie? Nie, to jest za to na domu. To nie, to tam na Tuszynie, na W jakaś. Na Wyśnika. O, tak, na Wyśnika, jaka wysiadła. Aha. Pójdę wzdłuż torów tramwajowych, nie? Musiałem, no uchwały. Idę, patrzę jaki znak jest, bo jest ulicą. Patrzę, tu zmienia się, nie wyśmieję, że zapłaciłem na własne wysiedle. Następny przystanek, skąd Dworzec? To by była środa, to wtedy byłem z Witkowskim i z takim Szymonem Tomaszewskim z Powic. I jak chcą zrobić zdjęcie tam z wiaduktu kolejowego, złapał nas deszcz i prowadził się pod tym wiaduktem. A to była taka ulewa, że gdzieś niedaleko, no to za Wrocławiem tramwaj jedzie, strzelało torowisko. Wtedy Jaca właśnie jechał. Jaca. Ale wolał mnie dziękuję. Weź ten Jaca, to jest taki, on jest taki, on jest taki, on jest taki, on jest taki. On wygląda jakby go... Bardzo możliwe. Ale wiesz co? Że wyszedłem z domu, umówiłem się z Witkiem na jednym przystanku. Następny przystanek? Skiliczyńska. Nie, zdjęcie. Patrzę jakaś fajna kobieta, ten Stasia Witka jedzie. Okazało się, że zrobiłem zdjęcie ulicy, jak jechała. Później z nim radę i ona takie... A co ty czasem? Chciałem takie... No zrobimy. Ma takie... Ej, czyli... Ej, no stój! Ej, powiedziałem widzia! Ej, podjęłam widzia, kiedy zrobił.
Ona jest generalnie giga wyluzowana, myślisz, że skąd mam to krzesło stary? Chłopie, jestem ja, Witek i ten Szymon. Jesteśmy na Gosławiu, podjechał Jacek. Miał tam przerwę. Ja tam Ale może ten temat będziemy na prywatnym rozmawiać, a nie na transmisji. Tak, ja wiem, zapomniało mi się trochę, ale wiesz, no, ciekawe są historie z tymi socjalami, bo te socjale są takie małe, on zawsze tak śmieje. Teraz Witek przy mnie, jak zamykał socjal, to nie to musiał kupić, żeby się ciepło to było. A to tak, to też się tak dzieje, że wiesz, że ja wychodząc z socjala jednego, musiałem kopnąć z buta, że drzwi pewnie wyrąbałem, tak wiesz, że tak kadził właśnie z tego drzwi. Nowy świat. U nas to socjal nie ma, po prostu tylko. I nie wszędzie. Mamy... To nie u nas. Na zdrowie. Dzięki. U nas też nie ma wszędzie socjali. Ale mamy na przykład pętlę Piłsudskiego. I 200 metrów dalej jest kolejna pętla Rondo Kamińskiego. Znaczy pętla i przystanek w jednym Rondo Kamińskiego. I wyobraź sobie, że kierowca chce iść do kibla, a ma krótką przerwę, musi skorzystać z toalety, a ma na przykład 5 minut przerwy. A akurat tak nie jest, bo ta przerwa ma po 15-20 minut, ale na przykład jakby było 5 minut, to kierowca może jakby miał jakiś problem z jelitami tego rozwoju. No to co? Musiałby iść w krzaki. A jak pójdzie w krzaki, no to co? Policja, no to zwyczajnie zachowanie i... Zgadza się. Dlatego według mnie to nie ma sensu, 50 mogła kończyć tak, jak kończyła na wszystkiego, a nie wiem, czy są dalej, żeby starsze babci nie musiały chodzić 200 metrów dalej do szpitala. Co to 200 metrów? Następny przystanek, Zbawkowa 71, przystanek tymczasowy. Ale raz ja miałem to pytanie. Lucyną kiedyś belka zakazująca jazdy przyjęła się i przeczytała i Lucyna do mnie takie patrz teraz, już to pojechała do tej belka zakazującej jazdy, tak bardzo nie jechało. A co teraz, co Lucyna to żyjesz? Nie, to musisz być na przystanku 6 minut wcześniej, żeby zdążyć. No, bo ona zawsze przed czasem jeździ. Czy ona jeździ na plus 4? Następny przystanek, Orłowska. Na plus 4 jeździ. Tego i zawsze nie dostanie, ale to jeździ na GMV to jeździ na plus 4 albo nawet na plus 6. Ja na 11 drugiej do Pozak i później na 11 dwójce kierowanie. No ale jak ja pierwszy raz w poniedziałek, jak byłem pierwszy raz w Szczecinie, to już na przystanku byłem pół godziny wcześniej. Tak,
Tak, u mnie to czasami naprawdę trzeba być 30 minut wcześniej, tylko po to, żeby zdążyć z nami do nim na tramwaj, nie? Ja byłem tylko dlatego, bo tam nie wiem, co to było. A, tak też myślałem. Witek moją siostrę już poznał do wakacji, bo był u niej w pracy, zamieścił odlejki. Nie miał okazji, nie wiem, jak się tam się wstydziłeś. Następny przystanek, nadbrzeżna. Ale nie, chodzi mi o ciebie generalnie, chodzi mi o inne osoby, ale... No wiesz, a jego, tak... jego znajomy, który nie znasz tak zbyt. Chodzi mi o tych takich jego pośledzonych, no. O tych tato znajomych? Co? Nie lubię tego typu ludzi właśnie, jak są tato właśnie czy coś. Czy ja ci opowiadałem o zakresie sytuacji, jak pomiędzy mną a nim kluczowym. Wiesz o co chodzi. Nie wiem, o co chodziło, bo od razu jak mnie zobaczyła, o właśnie na stawie, od razu jak mnie zobaczyła, to nagle zmieniła stronę ulicy. Bała się wtedy. Nie no, ja się nie jestem. A może was za uszami, nie prawie, że to nie sprawdziły go blisko. Może szukać, coś może być. Co urzęd mógłby mieć za uszami? To 10 minut spóźnienia. No, 11. I co, z przerwy znowu zostanie mało? Co? Przerwy znowu mało zostanie? Ja nie wiem, ile tam będzie, jak dojadę. Chyba... Czekaj. Ogrodowa Stołczyńska, Wierzbowa zostało Karcińskiego i Osiedle. 14.54. 15 odjazd, czyli praktycznie 6 minut, a... Czekaj. A to chyba, no, bo będą się od razu jechać. Tym razem. Podjechać, cyk, zmienić, jechać. Tym razem. A ty tak zrobię jeszcze jeden kurs ten w tamtą stronę, wiesz? I tyle, nie? To w sumie i tak tyle wystarczy, nie? No. No, nie wiem, czy tam gdzieś jak dojedziesz do końcowego, to już będziesz tam zabijał. No. Teraz ja w sensie będziesz się zabijał, tak? Czy z powrotem będę jechał się na cmentarz? Przesiedzę z wami tą przerwę, jeśli będzie. No dobra. Jak dojedzie na cmentarz, to może zbijam, bo to też sobie zbijam. Mhm. No wiem, i tak się dziwię, że jeszcze jesteście, nie? Bo tak mówiliście, że trochę krócej jesteście, a tak się zasiedzieliście? Ja tak pewnie wiem, co Kuba będzie robił, jak to wyjdzie. Nie, akurat wiesz, no chwilę... Nie, słyszałem to chwilę, że no mnie to cieszy, że jesteście trochę dłużej, bo wręcz dla mnie to się fajnie jedzie, nie? Bo ja sobie was tu słucham, czy czasami się tam śmieję, jak coś wesołego mówicie. Bo też jest inaczej, nie? Niż tak siedząc samemu, to wiecie, no tak czy robi ten kurs, ale tam wiecie co chodzi. Karcińskiego. No wiesz, że tam po paręnaście godzin potrafiłem jeździć, coś jakieś usługę, tak powiem. Też tak jak mówię, no prywatnie jak ja bym do live'a nie robił czy coś, to włączam sobie muzyczkę i wtedy sobie no, całkowicie jest to inaczej, nie? Szczególnie jak mam szkołę na 7.20.
Dziękuję za serduszka. Wy tak te serduszka klikacie. Co? Wiesz, fajna sprawa w ogóle, nie? Kiedyś tego nie było, pamiętam. A wprowadzili, no. W ogóle teraz są ułatwione rzeczy, na przykład wyobraźcie sobie, żeby dostać wspieranie na YouTubie, to trzeba mieć tylko 600 subów, czy tam 500 nawet. I 3000 chyba godzin tylko. No wsparcie, wspieranie, czyli w sensie, że twórca tworzy jakieś specjalne rangi, typu na przykład... A, tak, u ciebie był chyba... Wiesz o co chodzi, typu ja sobie wymyślam rangę kierowcy, początkujący kierowcy, mechanik czy coś i wy na przykład macie jakieś tam, nie wiem, jakąś specjalną rangę na czacie. Wiesz o co chodzi, na takiej zasadzie się to odbywa, nie? YouTube takie rzeczy oferuje, ja mogę takie coś będę mógł stworzyć, ale ja tu mówię, troszeczkę do celu już mi niedużo zostało. No i potem wyślę do YouTube'a zgodę, niech sprawdzą kanał czy coś, a jak będzie szansa, to czemu nie? Dostać, nie? A kryteria się pozmieniają, bo kiedyś trzeba było mieć 1000 subów, teraz można mieć. Jeżeli chodzi o zarabianie, to na przykład 1000 trzeba mieć dalej. Jeżeli chodzi o wspieranie, to już nie. Dobra, dojechaliśmy na te 7 sieci, no. Dobra, ja sobie zapiszę tą statystykę. Zero, jeden. Nie wiem, na Drive Google mogę wrzucić wam na przykład te statystyki czy coś, żeby linka wtedy podeślę tam i wy sobie wtedy tam przejrzecie? Wiesz o co mi chodzi, nie? Tak, tak. O, no ja tak przeważnie zawsze robiłem. Nie no, wiesz, jeśli chodzi o takie rzeczy, no to z mojej perspektywy ja też tak myślę, że tam... Tam wyższy rząd nie ma tam problemów ze sprawdzaniem, że to generalnie no, na ludzie wszystko się sprawdzi i że wszystko będzie odnotowane. No. Dobra, bierzemy kurs na cmentarz i będziemy kochani wtedy kończyć transmisję. No myślę, że jeszcze do tego czasu któryś z was chociaż jeden zostanie. Dobra, to ja już zamykam. Chyba, że czekajcie. No tak, dobrze mogę zamknąć, bo nikt akurat tutaj nie chce wsiadać. Dobra. Okej, to ja już jadę. No już prawie, no. Ale też dużo obserwacji weszło dzięki nim właśnie przez materiały typu koncertowe, czyli jadę, nagrywam, wrzucam i jeden filmik pobił rekord wszystkich live'ów, czyli ma 23 tysiące wyświetleń i 244 łapki. Akurat miałem, na jakieś chyba szczęście mi się trafiło, bo nigdy tego nie było. Przeważnie po 200, po 300 wyświetleń, po 500, ale żeby tyle, to aż mnie zdziwiło, nie? Ale też dobra jakość oglądania, nie? No to... Wiecie jak to jest. Jak jest dobra jakość oglądania, no to
jednak ten YouTube potem poleca, nie? Dany materiał. Tak, tak. Nie tam, wydam sobie, ten drugi. Bez jakości nie ma gości. Dobra. Wiesz, bez jakości nie ma gości. Chyba, że masz pieniądze. Następny przystanek. Ogrodowa, Wierzbowa. No tak, to oczywiście. Ile to można być na tym posiedzeniu, nie? No, powiedział, że to by się nazywało postawaniem butów. Dokładnie. Albo jeszcze inaczej, jak to w fachu u mnie mówią. Rozkładanie i składanie beryla na czas. Dobre, dobre. Dobre, dobre, no. Tak. Co z tego życia zostało? Tylko się pośmiać, wiadomo. Choć ja to mogę powiedzieć, bo wy, jak wy jeszcze nie macie tyle wiosen co ja, no to dlatego ja już to mogę powiedzieć, nie? Póki możesz i póki siły, póki jest, się ma siłę i tak dalej. Ten, bo tak korzystaj z życia i żyj, zanim życie nauczy, zanim życie nauczy ciebie żyć. O! Coś takiego. No, no, ale mądre, mądre. Mądre słowo i prawdziwe. Natomiast jak ja to mogę powiedzieć w skrócie, trzeba się cieszyć każdym dniem. No dokładnie, no wiesz, ja uważam, że jestem osobą, która naprawdę wiele przeszła w życiu. Mimo tego, że już miałem taki stan, gdzie już chciałem się cieszyć, dalej jestem. Chyba być. Wiesz, no tam trzeba się cieszyć, że ciemno, ale też trzeba mieć do życia dystans. No, a no to tak, tak. Ja do swojego życia mam taki dystans. Następny przystanek, nadbrzeżna. No nie wiem, ja do któregoś momentu ja naprawdę potrafię bardzo dużo znieść. Możesz mnie, nie wiem, możesz mnie nawet pobić. Ja dosłownie potrafię takie coś znieść. To nawet nie będę próbował, bo mi mówię, że masz gaz. Ale posłuchaj, to nawet ja nie muszę mieć pierwszego, żeby kogoś stworzyć. No tak. No umownie, jestem w czasie wojskowej, no to mam szkolenia z samoobrony, więc jednak trochę nawet ten gaz pierwszego nie jest potrzebny. Bo nie samoobrona to jest taki sposób, żeby pobiec na nadrzeczną, na taką patologiczną dzielnicę w Kolinie. Następny przystanek, Orłowska, na żądanie. To wtedy ta osoba jest zaatakowana przez około 50 mieszkańców nadrzecznych. Znam tą metodę, tylko tutaj to wiesz, u mnie biegniesz na Gosław i krzyczysz, że osoba, która cię goni, stara na pogoń na przykład. Następny przystanek, Spadkowa 71, to, wiesz, przystanek cały Gosław się zleci. No to gościu by nie miał na przykład nek. Czekajcie chwilę, moment.
No wiesz, na przykładzie tej samoobrony ostatnio gościu do mnie wyskoczył z łapami i zdziwił się, jak szybko został doprowadzony do pozycji transportowej. A czy ma jeszcze można by rzec wypłata z firmy? Dziękuję, Filerkonin, za kolejnego donajcik. Wiesz, tak naprawdę prawda jest taka, jeśli używasz gazu pieprzowego, najlepszą metodą samoobrony jest no, nie będę kończył słowa, to nieładnie. Wiadomo. I tak naprawdę ten ciepeł, czyli na przykład gaz, albo ta samoobrona ma ci pomóc tylko w tym, żeby było ci łatwiej uciec. Na przykład... Czekaj, kurde, czy ja jadę dobrze? To się zastanawiam. Na pewno! Dobrze jedziesz. A poczekaj, bo za panami pojechać prosto czy w lewo? Czekaj, 63 553. Czekaj, bo tu... Rodonate się pojawił. Wiesz co, że źle pojechał, bo ty pojechałeś. Ajajajajaj. Skręcić w tymczasówkę. No właśnie. No, w tymczasówkę. Kurde. Zajrzymy teraz na troszkę... Dobra, ja sobie gdzieś tam muszę jakoś... Tam dalej. Błędy się zdarzają, bez błędów człowiek się... A czym jak się człowiek zagada? No, inaczej. Człowiek bez błędów... Człowiek bez błędów to nie jest człowiek, bo jeśli człowiek nie popełnia błędów, to znaczy, że nie żyje. Mhm. Nie ma człowieka idealnego w 100%. Zawsze jakiś błąd musi odrobić. No tak. I teraz kurde, no gdzieś tam zawrócę, ale to tam dalej, no. Będę znowu kurde po krawężnikach jeździł, albo nie wiem co jeszcze robił. A nie, tam gdzieś powinieneś mieć pętlę. No. A to gdzie on tą pętlę będzie miał, on dopiero na skurwinie to się. Nie, jedzie też tak malutko. Czekaj, kamienna? No. W takim skrzyżowaniu tutaj będzie mógł zawrócić. No tak. No, raz się zobaczy, no ale się tutaj nie widzę, gdzie? Tu jest ten... Mówię, najbliżej tym chyba z kolei. No tak, na tym skrzyżowaniu, no. Jak 553 skręcę w prawo. To tu sobie tam wjadę, no tak, i tam zawrócę, no. Dobra. Chyba, że od razu pojedziesz znowu do Szczecińskiej cmentarz i się włączysz jako inny kurs. Nie no. Znacz po... Zawrócę, tylko czekaj. Kurde, macie, jak to teraz robić? Czy tu wjechać? Nie, nie, dobra, inaczej to ogarnę. Tak, tylko zostawiona. Tam sobie na wyżej. Gdzieś dalej to ogarnę. To skąd winaj? No, właśnie. Tak będzie może najlepiej. Skolwina, pewno się mówi tam skolwiny i tak dalej. Ja no, ja mam tak pokaleczone usta, że... Czego? Że... Nie, nie, moje usta są tak pokaleczone, że ja po prostu czasami... Czekaj, bo tu i tak jest jakaś dróżka, ale... Wiesz, koledze, loda? Przez reklamówkę się nie liczy. Nie no, żartuję. Nie no, co ty, ja tak tanio się nie sprzedaję. A co, 20,99? Nie no, dalej za tanio. Jak to rzucisz, że... O, i tu będzie git na tym skalwinie. Dokładnie. Tu to będzie bez problemu. Potem już mogę zrobić rurę, no jak to się mówi, no. Że nie aż tak szybko jechać, ale jechać, no. Wiesz, najważniejsze, żeby nie zrobić symulatora Saszki z PKS-u. Co? Co z No ta, no przegadasz. Jakbyś wpadł tym konektor w poślizg, jakby ci dług
Tak, holowali ten jeden autobus. Ten się rozerwał mi w spadku z drogi, nie? To było z SPPK czy skąd? Z SPPK. To ja się ale tam... on akurat i tak na żylety szedł, on był dawcą części. Nie. Ale ja się śmiałem, bo to się skupiało z nie właśnie mieszka, że Saszka tak depnął, że tył nie dobrze. Tylko że to był Solaris chyba, nie? Czy ma? Nie, SPK okay. I ona nie ogarnęła, że to... Czekaj, co mi się tutaj w ogóle dzieje? Co jest tym autobusem? Jechał, nagle mi prędkość zeszła do zera? Co jest? W ogóle? Halo? Nie masz jakiejś? Awarię masz. Aha. Awaria silnika. Ja pierdzielę. Daj streama na Discordzie, to ja będę miał wszystko na bieżąco. Dobra. Ale może być podgląd ekranowy? Tak. Bo wiesz, że OMSI potrafi wywalić, jak zrobisz przekrój z gry. No podgląd ekranowy, że ten daj. Bo na live mam... O kurde, ale mu nieźle poszedł ten silnik teraz. No. Nie spodziewałem się takiego czegoś. Awaryjne włącz. Jak coś. To zaraz włączę. XD. Zda, co się dzieje? Czekaj, to się to awaria nie da się włączyło. Dobra, tam walnie szybko. Ty, Discord mi się zamknął, nie? Zamoczyny, nie? Zgaś silnik, wyłącz prąd i... Dobra. Dobra. Taki szybki reset. Tylko go z biegu wybij, zaciągnij ręczny. No. I jeszcze światło. Ręczny, dobra, wyłączyłem. Tak, żeby całkowicie wyłączyć wszystko, co pobiera prąd. No jest wyłączona. Gdyby to, że na tablicach świeci tam, że ta linia 178, bo to taka przejść jest, nie? Ale to nic. Teraz mówicie go odpalić. Silnika nie odpalisz. No jest na luzie. Szybki reset. A dobra, bo to, sorry, zapomniałem, że... No jest opóźniony, no. Dobra, to teraz go... Teraz odpal i zobacz, czy będzie błąd. Czekaj, dwa razy, nie? No, tak. Klikając chyba, nie? Tak. Kilka razy klikając E to odpalasz go. Dobra, jest, gaz. Wszystko działa. Naraz zobaczymy, czy ruszę. Na live cały czas widzę, że świeci. Jest, dobra, ja jadę, zaraz to będzie się widzieć. Jak mam wymówę, jak mówię, że jadę, znaczy, że się udało. Ale dziękuję za pomoc. No, dlatego mechanik musiał być na streamie znaleźć. No. Przydało się jednak. Przydało się, dziękuję. Na czerwone widzę, że świeci. Cały czas jakaś kontrolka. Ale kontrolka jakaś świeci żółta. Czekaj, ja zaraz sobie... O, znikła kontrolka. Tak, ale cię znażył to na przyświe. No, ja widzę, że znikła. Za chwilkę wy to będziecie się też widzieć. Nie wiem, co to się tam pojawiło, ale znikła, no. Widzisz, jak kupię, to mi się przydaje. No. A nie, no, bo w sensie chyba nie, też bym sam doszedł do tego. Przecież wierzę, że ja miałem szczęście do na przykład ABS-ów w solakach.
tymi NLK-ami, co tam podjeżdżałeś, nie? Dobra, to żeby było uczciwie, czekajcie, się na chwilę zatrzymy, nie? A, napiszę sobie w zeszycie awaria silnika, że coś takiego było. I tankowanie paliwa też, że było. Ja to będę pamiętał w razie co. Aha, no dobra, dobra, no to w sumie tego nie ten. Wiesz, zapytasz się któregoś z nas, czy coś tam, to my ci powiemy. No tak. To pamiętamy. Chodzi mi, żeby to do tej karty wpisać, nie? No, znaczy ja sobie zapisałem w zeszycie, ale... Mówiłem ci, jeśli strasznie było, to jest mój wózek. Mhm. Wiesz, panowie, Mercedes uje. Świat już sobie w ogóle. Jakim to cudem ja się tak stanęło? No ja nie wiem. Zajechałem silnik przez chwilę, no maj. A, dobra. 2 złotówki się skończyły, to awarię wyrzuca. Czekaj, żebym ja zaś nie popierdziel. Światło sobie włącz, bo bez świateł jedziesz. Luna, faktycznie. Dobra, i teraz tutaj skręcić w lewo. Jeszcze jedna obserwacja i masz 700 obserwacji. Faktycznie, doszło coś. A, spoko. Na drugim telefonie mam jeszcze fajne konto. Niech w agencji od razu. Z tym silnikiem coś się nie spodziewałem, że tak dzisiaj będzie, no. Jadę sobie, jadę, nagle, kurde, już nie mogę jechać. Tak, jest to normalne, jak jedziesz. Mi na pewno dostawałem co na listę, co jakiś czas. Jest zepsutym ABS-em, albo zepsutym silnikiem, co gorsza, nie wiem, przegrzanym tłumem. Pani się zatrząsła, normalnie turbulencji dostała. Ja pierdziele, dziękuję. Ciekawe, czy YouTube tak dokładnie to będzie sprawdzać, nie? Jak już tam ten cel osiągnę, nie? Nie wiem, ale chyba mi się wydaje, że może nie. Czy to wie? Nie wiem, co dalej się będzie liczyć. Czy streamy, czy... Nie wiem. No to bym mówił, no spróbować warto, nie? Tak. Lepiej zauważyć, czy się spróbował, niż zauważyć, czy się nie spróbował. No tak. O, wbiło się ten set na live. Mhm, no to super. No widzę 700, no. Jak ktoś mówi dziękuję, ale czy nie trzeba było aż tyle, nie? No ta, w sumie masz rację. No na przykład jak na stronę internetową na Facebooku, gdzie mnie dałem linka do live'a, to na przykład, nie, może ktoś wbił i ktoś dał informację, a może wszystko jest możliwe. No ta.
Tanek. Wodna. Pokazuje, że jedna osoba. Że ogląda? Że weszła w nich. Aha, o! Mi się wydaje, że streamujący chyba się nie liczy. No może, jak tak mówisz, nie. Może ja tu wiesz, bo to od tego live'a nie widzę. No ja mam, cały czas mam. A, no to... To już wiemy... Ja, to jest późna godzina, to będzie chodzą spać, bo jest poniedziałek. No, może no, no coś koło tego. Następny przystanek z Dołczyńska. Czemu? Że mówiła skupana. No bo ona się nie boi tylko dlatego, bo no, fajna na Ukrainie i że wiesz, no, nie jest to tak no, jakiś ukrąkowany, że tak nagle po prostu ci do sklepu wchodzi gościu w mundurze. Tak naprawdę ja ten mundur mogę nosić, kiedy mi się tak chce. Następny przystanek. No, tylko wiesz, takie bardziej bombowe. Pamiętasz, co ostatnio zrobiłem z owadem, który wyszedł? Wiadomo, że rzucisz w niego przepychaczką do kibla, nie?
A to powiem ci tak, wiesz jak prawie straciłem życie? Taki czynnik w górze. W taki idiotyczny sposób prawie straciłem życie. Bo generalnie chciałem wziąć prysznic. A pod prysznicem, pod gąbką był taki pająk. Ja tą gąbkę odsunąłem i ten pająk nagle wybiegł. On był wpyte wielki. Ja nagle tak spanikowałem i wyskoczyłem z tego prysznica, to się poślizgłem. No, kurczę. Słuchajcie, powiedzcie mi, linia 57 na jutro, no jeździ normalnie, nie? Koło to nie Warszawa, tak? Chyba nic się nie zmieniło, nie?
Bo jutro linia 57 u mnie, nie? Co mówiłeś? O, trochę tam jest jazdy, nie? Z Komentuje na Warszawa. No ile tam jest? 10 przystanków? Nie wiem, to jest tyle co przejechać od tego, od... od powiedzmy, nie, od Wyszyńskiego do... To jest tyle co przejechać od Wyszyńskiego do Jaśminowej. Mhm. Gdzie jest Jaśminowa? Jaśminowa jest przed Turcową. W aktualnym momencie 7, 2 i 8. Następny przystanek Kościelna Spilk. Na żądanie. W sensie? Jakiego cebularza? Aaa, to do jedzenia. No. A dobra. Cebularze, był taki deszcz, że mi kurdeka papierowa została na torba przemokła. Oje. A ja nie wiedziałem, że ona tak może. Cebularz nie też, że mi spadł do kałuży. Ojej. Biegnąc na autobus perfidnie go kopłem. O kurde. No to masakra. To nieźle. Następny przystanek Bajeczna. Ale to przypadek, ja nie wiedziałem, że ta torba potrafi się tak rozmięknąć. Słuchaj, przez przypadek to zaraz na ciebie spadek. Spadnie. Albo z drzewo ci nagle spadnie. Tylko czasami najgorsze jest to, że te powiadomienia nie przychodzą, nie? Przecież ja się nauczyłem czasami, że jeżeli nie ma obserwacji, to tak myślisz, że to może być czyjeś multikonto, wiesz jak, nie? Chyba, że YouTube po prostu czasami tego nie ogarnia. Co? Wiesz co? Żeby mi zaraz moje 16 cm
nie wypadło z gęby. Zidam głębia, kurde. Ale ja. Co? Czemu my o takich rzeczach rozmawiamy na ten sposób? A bo ja wiem. Nie rozmawiacie, że czuły chwacie, nie? Tak jest trochę plus, że was za cicho słychać, to może nie usłyszę. Mi się wydaje, że to już jest ta godzina. No może, no. Ja dzisiaj jestem bardzo poważny, ale ja no co dzień to ja też potrafię żartować na różne tematy. Ale się rozkręcę. Co? Jakie masz zdanie? Sernik z rodzynkami czy bez? Ale w sensie? Sernik takie ciasto. Czy z rodzynkami lubisz czy bez rodzynek? Sernik z rodzynkami akurat. Ja tam preferuję bez rodzynek, jak widzę. Pierwsza sernik z rodzynkami to bym ochotę spalić na niego. Przystanek, Ringa, pomnik. Strzelę ci z ping-ponga, jak mnie chemiczka. Poczekaj chwilkę. Wygrę, ale zabrzmiało. Ale powiem wam szczerze, że jak mi się uda dostać tutaj do tego MZK Opole, to kurczę, ja dopiero moje życie będzie trochę inne, bo wyobraźcie sobie, że wtedy będę dzielić w tym samym dniu i was i ich, nie? To dopiero w ogóle będzie masakra, nie? Ale to wiecie, no trzy kursy tu i git, nie? Sprawa załatwiona.
Ale, perłę, ale żebym zahamował. Ale... Chyba nikogo nie było, czekaj, zaraz zobaczę na podglądzie. Nie, nikogo nie było na szczęście. Ale jednak widzisz, zalety kurde gazu i hamulca, nie? Dobre hamulce mam ustawione. Nie no, muszę mieć kurde, powiem wam szczerze. Muszę mieć, bo jak gram w ETS-a czy coś, to tam przyda się, nie? Tam się przydadzą dobre hamulce. Następny przystanek Bogumińska na żądanie. Bogumińska, no to już jesteśmy coraz bliżej. Powiem wam szczerze, już jak już tak prawie na koniec, myślałem, że jakoś będzie dzisiaj nerwowo, a wręcz fajnie sympatycznie było. Mam nadzieję, że tak zawsze będzie, nie? Czy co ty tam mówisz? No. Kurde, ale to fajnie wyglądało, nie? Dwa autobusy się mijały, nie? Ale ja będę za nim jechać. O, dobre. Czemu nie? Możemy jechać za nim. A, już go dogoniłem. A on tu nie staje, gdzie ja? Aha, to jest jakaś inna linia chyba. Chociaż czekaj. Ty stałeś mi się kartanim. No, kontynuując, Misiu drogi, spójrz na Discorda. O, ja cię słyszę, czy ja dobrze słyszę, że ciebie lepiej słuchać? Nie sprawdzę, jak szybko biegasz, to jestem do sprzegląda jakiś. Ty, ale ja cię tu elegancko słyszę. Ciekawe. No. Czekaj, O wiele głośniej. Nie, dobra. Nie działa mi aplikacja. I to z przeglądarki cię tak dobrze słychać? Czy jaka marka zadziała, nie? Czy się tak cicho, a teraz tak elegancko? A teraz jak nie. No trudno. To wyślę ci zdjęcie. O, u ciebie też już jest lepiej. O, czyli po prostu coś jest nie tak z aplikacją Discorda, że ciszej daje. Mhm. Nie sprawdzę, jak szybko biegasz za pomocą takiego narzędzia. Jakiego? O, i jak was tak jutro będzie elegancko słuchać, to będzie elegancko. O, fajne ASG masz. To nie jest ASG, to jest akurat jetrówka na gardę. A, ja kiedyś z ASG dostałem, to nawet mnie nie bolało. Wie, tylko to jest taka wyspela metale. Ha! Politka. To nie to bardziej to boli.
aplikacja Discorda się z każdym ma, więc... Mhm. Ale ja już przynajmniej wiem, że jak live'y u Janka czy coś, to przez przeglądarkę, żeby gadać, to będzie lepiej słychać. No właśnie, a już przynajmniej wiecie. O, i każdy będzie zadowolony, nie? Każdy z oglądających będzie zadowolony. No, tak zdecydowanie lepiej. No, już przynajmniej wiecie, o. Wręcz, no tak szczerze powiem, no mój kolega dobrze napisał tam, nie? Że mogliście sobie wcześniej już takie rzeczy sprawdzić, na przykład wtedy, kiedy mnie nie było. Takie, wiecie, testy, kurde, ty powiedz coś do mnie, ja do ciebie, wiesz o co chodzi. Ale my między sobą dobrze się słyszeliśmy akurat. Właśnie między sobą gadaliśmy, to wszystko było dobrze. No. A ja mówię, kurczę, no. 170% jednego, drugiego, trzeciego. I kurde, mówię, słabo, bo nie. Po prostu, że gdzieś tam jest Discord z automatu, odpala ten tryb takiego, tryb streamera, więc gdzieś tam może wycisać. Mhm. Gdzieś tam wycisa po prostu tą konwersację, jakby nie każdy wyraził zgodę na to, nie? Mhm. No może. Ja to sąsiada zapytam, czy pożyczy mi mikrofon do testu, to najpierw jeszcze przesiłeczkę bym musiał sobie kupić, że... Z jednego portu na drugi. Taka przejścióweczka chyba dużo nie kosztuje. Ogólnie. Nie, to są gruszowe sprawy. No. Będziesz mieć wtedy elegancko. Bo to jednak, wiesz co się powiem, względem nawet rekrutacji, kurczę, bo nie wiem, czy to ty rekrutujesz generalnie głosowo kogoś. Tak. Rekrutuję. No to tym bardziej, kurde, nie? Jak już ten mikrofon jednak byś musiał mieć lepszy, nie? Ja aktualnie używam mikrofonu w słuchawkach marki, poczekaj. Ale tam cię lepiej słuchać, tak? Chińska marka z AliExpress pewnie. Nie, GXT. W MediaMarkcie kupowałem. Mhm. Słówę za nie dałem. Kupiłem je zupełnie na spontanie, za 100 zł. Tylko dlatego, że są różowe. A jak się, to w sumie jak tam cię słuchać lepiej, to może na jutro, kurde, tamten weź słuchawki czy coś, one są z mikrofonem czy bez? To też streamujesz? A czemu miałbym nie streamować? O. Po prostu będą takie dni, kiedy będę chciał streamować, lecz nie będę musiał, nie? Ale mogę, no. Nie, no tak się pytam, bo wiesz, gdzieś tam chętnie wpadnę. No, mogę, czemu nie? Tam wiesz, tam fajnie się tam gada, na przykład. No, jest miło, jest fajnie właśnie. Kurde, tego ja lubię robić właśnie kursy na właśnie live, bo idzie z kimś pogadać, tak? Ktoś coś na czacie napisze, ktoś coś powie i kurde, nawet nie wiesz kiedy ci to fajnie leci. Mogę nawet gadać na Discordzie czy coś, jak na przykład Eurotracka będziesz live. Tak, będę. 19 albo 20 będzie live'ik z projektu Bałkanu, które wychodzą. No to sobie wtedy będę siedział na Discordzie z tą gadał i oglądał. Możesz. Akurat konwoje mi nie działają. Jakbyś chciał dołączyć, tylko nie wiem, czy ty te DLC będziesz kupować? Nie, mi w ogóle to nie działa. Nie działa ci konwój? Nie, bo ja mam wersję. Ja mam wersję piracką. Jaką? Piracką, bo ja nie kupowałem. Ja za darmo pobrałem z internetu. Aha. Kurczę, to nie wiem. Chyba ci by nie działało, no. Ty, a zobacz ciekawości, ile. Eurotrack na promocji kosztuje 20 zł raz na jakiś czas jest promocja. A nie ma czasami nawet teraz promocji? Na Steamie? Nie, no mi się wydaje. Bo coś mi się wydaje, że chyba jest. Za 2 zł kupiłem. No. Za 4. Nie wiem, jak dostanę pieniądze. Kinguina polecam, ewentualnie G2. Tam są klucze o połowę tańsze niż na Steamie. Bo ty, Janek, z jakich DLC korzystasz? Ojej, to teraz pytanie, jakie ty masz? Właśnie chodzi o to, że jakbym kupił sobie już Eurotracka normalnego, to bym musiał sobie jeszcze... No wszystkie mam. Generalnie mam wszystkie mapowe. Jaki to jest koszt mniej więcej? Ojoj, to już od razu ci mówię, polecam na promocji łapać.
informacyjnych. Bo normalnie to ojojoj. Chyba byś musiał 400 wybierać, albo 500 nawet. Jakbym miał. To są koszta, no. I miałbym DLC, to można też razem chcę pojeździć. Może, no ja jeszcze kolega jeszcze jest chętny. No to już trzech czy czterech, to tak. No wiesz, gdyby nie to, że te dodatki takie drogie, jakbym gdzieś tam na promocjach łapał, to ja się chętnie... Powiem wam szczerze, że może połowę dodatków łapłem do promocji, a połowę kupiłem normalnie, nie? Ale nie żałuję, bo już nie muszę kupować. One cały czas działają, tryb konwój działa mi, go zaktualizuję do aktualnej wersji, do tej wersji samej, co wymagany z promoc na przykład, wiecie o co chodzi? I dlatego nieraz w ETS-a grałem na trybie konwój. Polecam, lepsze to jest niż Trackers MP. Bo sobie ustalasz serwer, ilość osób, nikt ci nie wejdzie na serwer, bo sobie dasz hasło. Także dobra rzecz. A na NP to wiesz, ile debili jeździ, ten ci wjedzie w dupę, ten ci zawsze przed coś tam i to ci się dochciewa grać. Gra się psuje, ten rozgrywka się psuje, nie ma już tej samej zabawy. No, a tak masz prywatną sesję i... Sobie jedziesz, jak to dokładnie. Jak będziemy tworzyć konwój i tak dalej, to listę modyfikacji na tym Discordzie również będzie utworzony kanał tekstowy czy coś tam, będziesz miał linki plus kolejność ułożenia modów i tak dalej, wiesz jak. Bo na przykład na Trackers MP jak wyprzedzasz kogoś, to ciebie może zbanować za jazdę po prąd, to na prywatnym serwerze akurat ciebie nie zbanuje. Pewnie, że nie. To, ale możesz robić co chcesz, tam ci nic nie zrobią. Można nielegalnych uchodźców wieść. Następny przystanek Szczecińska. O, gadka szmatka i za chwilkę koniec raz. Koniec. No, przeleciało. Na live dopiero odjeżdżasz ze Szczecińskiej. Co? Na live dopiero odjeżdżasz ze Szczecińskiej. Tak, ale już zmierzam w kierunku Szczeciński cmentarz. Ktoś tam coś powiedział taki bawełny czy takiego? Dobrze powiedziałem? No ja, no. No, to ja mam plantację bawełny w postaci beret. Plantacja beretów. No, to ja sobie tutaj wjadę na ten wysiadający i tam sobie to zakończę, nie? Chyba, że wiecie co? Nie, inaczej zrobię. Wjadę sobie tam dalej, tam gdzie jest ten taki dupny plac, nie? Z tyłu. O, ten co, gdzie autobusy zawracają. Ja zazwyczaj sobie parkuję, jak jest przystanek dla wysiadających. Jadę prosto i tam jest ten plac po prawej stronie. No, 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 no. Tak, to ja sobie staję na tej ulicy, co jest na wprost i zatrzymuję jak najbliżej krawężnika po lewej stronie auta. Mm-hmm. I dojeżdżam przodem, jak jest lampa. Ja sobie zaraz tam to będę właśnie ogarniać. Może se tyłem wjadę, zobaczę. Ewentualnie na zajezdni możesz podjechać też, bo jest tu niedaleko. W sumie, no dobra, a jakby coś tam mnie pokieruj, dobra, a jakbym tam miał, żebym... Wrócisz sobie i będziesz już... Normalnie linia 178 leci w prawo, to ty w lewo skręcasz, tak jak 190 cię kieruje. Aha. No to zaraz to ogarniemy. Zaraz to ogarniemy. Tylko sobie zapiszę ten rozkład. 178. Pewnie same spóźnienie masz tam wpisane. No jakieś okejki są. O. Może nie dużo, ale coś jest. Lepszy ryc niż nic. 6, 8. No coś koło tego. Jakieś tam okejki się zdarzały. Dobra, okej. Okay. I teraz mówisz, jak to zrobić? Zaróż na placu i zamiast w prawo poleć w lewo, na skrzyżowanie. Ale to ustawić, kurde, do zajezdni, tak? Czy wziąć kurs taki?
naciskasz czwórkę na sterowniku. No, dobra. Jak masz w ser... jak w sterowniku masz same zera, jak po kliknięciu czwórki, klikasz Enter, wpisujesz... Czyli linia 0000, tak? Czyli linia 000. O, poczekaj. Czekaj. Same zera, tak? Jak... Muszą być same zera. No są, no, dobra. A linia 00000. No. A terminus musi być 100. Czekaj, jak na terminus się schodziło? Wpisamy zero jak najpierw. Piszesz tam zera, to ci samo wejdzie, jak klikniesz Enter. Tak, i Enter naciśnij. Czekaj, stój jeszcze raz. 000, Enter. A dobra, no zeszło, no. I, no i na terminusie musisz wpisać 100. 100. Enter no kurs? Linia 00000. Enter. Terminus. Jest, dobra, przejazd techniczny mi się wklepał. Może chcesz zjazd do zajezdni, to masz chyba 010. 010? Dobra. Tak, terminus 010. Terminus. 010. Chyba tak. Tak, zgadłeś. Dobrze powiedziałeś. Dobra, mam ustawione. Ja? Pojademy na zajezdni. Czemu nie? Zjazd do zajezdni pisze. Super. Właśnie sprawdzam. Dobra. Jak coś ciągle męci, bo żebym ja się nie pomylił z tym skrętem na zajezdnię. Na skrzyżowaniu w lewo skręcić. Na to skrzyżowanie jak tu zaraz wyjadę potem, tak? Tak. Aha. Dobra. Skręcisz sobie w lewo. Przejdziesz trochę, masz taki łuk w prawo. Załóżcie prosto i masz skrzyżowanie i to masz bramę na zajezdnię. Kurczę, ja tego screena mogę zrobić. Dobra, na zajezdni robię. Tego drugiego. Jednego mam tu, wiesz. W lewo, tak? Mówisz, tu gdzie jest zjazd dla linii 190, tak? Tak. Dobra. No i za pamięci będę wiedzieć przynajmniej, nie? No ja tutaj przy Szczecińskiej to ja znam drogę co i jak. Tylko tutaj w sumie biorę linię. No nie wiem, co dostanę, to na tym jeszcze. Zaraz możesz dostać szyszkę do buchu. Słuchaj, szyszka wystrzeli. A jak wystrzeli, to ci tak kurde... Nie dość, że ciostę wystrzeli, to ciostę przeleci. Oją chyba. Ci w głowę naleci. Ale ciostę przeleci, a nie. Dobra, zjazd, ale okej, widzę, zjazd na zajezdnię. Tak, i tam masz zajezdnię. Kurczę, jak ja... Wyobraźcie sobie, że mnie tu chyba ani razu nie było. Na zajezdni. Bo zawsze to sobie kończyłem, gdzie tam chciałem, nie? Wiecie, co chodzi? No właśnie, no tak. Ale Krystyna, otwieraj tą szlaban. Dobra, odparła. A to nie Wiesia dzisiaj na szlabanach siedzi? Mi się wydawało, że to w ogóle ten siedzi. A siedzi, Witek siedzi na Witek guzik. O właśnie, gdzie Witek? Nie no, Witek to na Limanowskiego czyści socjala. Płucuje...
bucuje klozety. Tak jak ubiera berło. Ubiera berło. Berło to on robi. I grabskiemu. Okej. Dobra. Ręcznie sobie zaciągnę. Kurde, jeszcze wjadę do przodu. To jest przecież długi. Dobra, jeszcze troszkę. Oj, można powiedzieć, że jest elegancko. Zrobię wam tu screena jeszcze, co? Tego ostatniego, żebyście tam wiedzieli. Ile tam paliwa, potem sobie to wszystko podliczycie, nie? Tam wszystko załatwię. Dobra, screen zrobiony. Statystyka zapisana. O. Dobra, czekaj, ja muszę zaciągnąć. Co ja jest? Nie zaciągłem tego ręcznego? Teraz zaciągnięty, dobra. Kuzio. Fajnie by się w OC grało, jakby był, jakby ktoś miał na przykład pulpit jakiegoś autobusu. A właśnie, a z tym tankowaniem tu na zajezdni nie jest tu gdzieś? A tu są te małe, dobra. Co? Tak, czekaj, bo tak patrzę właśnie. Czy tu jest możliwość tankowania? Chyba tak. Czekaj, tam coś. Do tych małych, nie? Tak. Aha, a to dobrze wiedzieć. W sumie to faktycznie, kurde, ty. Tak jakby zdarzy mi się znowu ta linia, aby to mieć mało paliwa, to sobie od razu. Da się od razu chyba tepnąć na zajezdnie czy przy zajezdnie, nie? Tak. O, tylko jak chcesz szybko to zrobić, to na zajezdnie ZA2 się tepiesz. Mhm. No chyba, że na cmentarzu stoisz i możesz sobie podjechać na przejeździe. Mhm. Spoko. Dobrze, także kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego live'a. Oczywiście moim gościem dzisiaj był wiceszef Sergiusz, który wcześniej już tam wcześniej musiał kończyć, ale pozdrowił i wszystko, także jest ok. Również mechanik, czyli filer konik. Pozdrawiam. Oraz kierowca, czyli Jakub. Zabiłej docy. Ja też również dziękuję wam, chłopaki, za to, żeście tutaj byli, towarzystwo mi dotrzymali. Live'ik, można powiedzieć, no, wyszedł nawet spoko, wyszedł super. Nie ma za co dziękować, aby więcej takiej współpracy. Mhm. Oczywiście. Spoko. Także, kochani, no co? Kończymy tego streama, zapraszam na jutro, na kolejny kurs. Jutro linia 57, Solaris czwartej generacji. Czekajcie, jeszcze sobie zobaczę. Tak, elektryczny trzydrzwiowy, z tego co ja tu, czekajcie, dobrze mówię. Tak, Solid czwartej generacji, elektryk, tak. Z pulpitem VDO. Tak, zgadza się. Oczywiście jutro kurs na linii Wiszesława, kierunek Szczecińska, cmentarz. No, dobra. Także kochani, no, zapis oczywiście się nie martwcie, zapis oczywiście będzie, będziecie mogli sobie go przejrzeć. Jak to mi tam poszło, jakie tam, jakie pytania były, czy coś. Mam nadzieję, że to jakoś mniej więcej jakoś to tam wyszło. Chociaż no pod koniec dopiero no chłopaki ogarnęli z tym mikrofonem, ale już teraz wiedzą co i jak, także jutro już będzie elegancko. To będzie jeszcze lepiej. No, także życzę dobrej nocy. No i do zobaczyska. Pa, pa. Do zobaczenia. Do zobaczonka.